Mam przyjemność spotkać się z Państwem na debacie od pola do stołu. Jakiej żywności chce na swoim talerzu? Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj pan komisarz Janusz Wojciechowski, komisarz do spraw rolnictwa, w przeszłości także poseł, europoseł, a także tutaj postać jest działająca także jako rzecznik praw obywatelskich. Witam serdecznie, panie komisarzu. Jest także z nami pan poseł. Nie byłem, ale byłem członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Przepraszam bardzo, tak, zgadzam się. Tak. Przepraszam bardzo. Przepraszam za ten choklik, ale z okazji tego choklika ja tylko takie informacje dla wszystkich Państwa, że pan komisarz dzisiaj obchodzi urodziny. Wszystkiego dobrego od debaty międzynarodowej, od wszystkich tutaj uczestników. Bardzo cieszymy, że zdecydował się pan także być z nami dzisiaj podczas naszej dzisiejszej debaty. Jest także z nami pan Czesław Siekierski, doktor nauk ekonomiczno-rolniczych, nauczyciel akademicki, w przeszłości także europoseł 4 kadencji i przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, a obecnie poseł Polskiego Parlamentu. Witamy serdecznie. Witam Państwa. Jest także z nami pani Dorota Metera, prezes zarządu Bioekspert spółka z o.o. jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym, członkini Międzynarodowej Rady Federacji Rolnictwa Ekologicznego, Rady Rolnictwa i Produkcji Ekologicznej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu. Jest także z nami pani Wioletta Olejarczyk, rolniczka agroekologiczna, inicjatorka Jurajskiej Kooperatywy Spożywczej w Częstochowie i rolnictwa wspieranego przez społeczeństwo Słoneczna 25. Witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. Natomiast dzisiejszą debatę moderować będzie pani Ewa Podolska, dziennikarka Radia Tok FM, specjalizująca się i prowadząca audycję o tematyce ekologicznej. Witam serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Zanim oddam głos pani Ewie i rozpoczniemy naszą debatę, chciałbym, aby przemówienie otwierające naszą dzisiejszą debatę i ten początkowy głos do dyskusji wygłosił pan komisarz Janusz Wojciechowski. Bardzo proszę i oddaję głos panu komisarzowi. Dziękuję bardzo, witam państwa serdecznie. Nie wiem, czy to będzie przemówienie, aż bardziej chyba głos w dyskusji na ten ważny temat, który państwo podjęli. Dziękuję bardzo za zaproponowanie takiego tematu do dyskusji. Jakiej żywności chcemy na naszych stołach. Dziękuję przy okazji za złożone życzenia. Dla mnie to jest dzisiaj też ważny dzień, nie tylko osobiście, ale dzisiaj też zostało opublikowane właściwie cała reforma wspólnej polityki rolnej, trzy główne rozporządzenia, które określają kształt polityki rolnej na najbliższe 7 lat do 2027 roku. To, o czym mówimy w kontekście właśnie tej zmiany we wspólnej polityce rolnej, największa reforma wspólnej polityki rolnej od 30 lat, z tymi bardzo ważnymi elementami zielonymi, czyli to jest strategia od pola do stołu, bardziej zrównoważony system produkcji żywności, strategia bioróżnorodności, czyli produkcja żywności w taki sposób, który odbywa się z szacunkiem dla środowiska, dla klimatu, dla dobrostanu zwierząt. To są bardzo ważne strategiczne kierunki polityki Unii Europejskiej i one się przekładają na ten pakiet dotyczący, pakiet legislacyjny dotyczący wspólnej polityki rolnej. No i jeszcze przed nami bardzo trudna praca związana z planami strategicznymi, bo wspólna polityka rolna właściwie okaże całą swoją treść, całą zawartość dopiero w planach strategicznych przygotowywanych przez państwa członkowskie. Reforma generalnie polega na tym, że Unia Europejska stawia na stole pewien koszyk możliwości. Stawia fundusze, 387 miliardów euro na 7-letni budżet rolny Unii Europejskiej, plus jeszcze dodatkowe środki zawarte w Funduszu Odbudowy, po części również polityce spójności na rzecz obszarów wiejskich, ale głównie to jest właśnie sama wspólna polityka rolna. Koszyk możliwości prawnych, czy możliwości różnego rodzaju interwencji, które są we wspólnej polityce rolnej zawarte, od państw członkowskich, w tym od Polski, będzie zależało, co z tego koszyka wyciągnie i co zaproponuje swoim rolnikom. I ile tych właśnie elementów zawartych w strategii od pola do stołu znajdzie się. W tym przypadku dyskutujemy w Polsce, co się znajdzie w polskim planie strategicznym.
Bardzo wiele zależy od tego, co zaproponuje w tym planie strategicznym polski rząd. Ja też z wielką uwagą obserwuję te prace. Oczywiście jesteśmy już od dłuższego czasu w dialogu z państwami członkowskimi, ale ten kluczowy dialog to będzie przyszły rok, bo do końca tego roku państwa członkowskie mają przedstawić swoje propozycje planów strategicznych. Następnie komisja będzie te plany oceniać, analizować, zatwierdzać. A jeszcze przed nami droga legislacyjna i pan poseł Siekierski będzie miał możliwość wypowiedzenia się, głosując w Parlamencie Krajowym nad wprowadzeniem tego planu strategicznego w przyszłości do krajowego ustawodawstwa. A teraz odpowiadając na państwa pytanie, jakiej żywności chcielibyśmy w przyszłości zapewnić naszym konsumentom na naszych talerzach. No najczęściej mówi się, że żywność powinna być zdrowa, bezpieczna. Często pada kontrargument, no ale jak to? Przecież musi być bezpieczna. Wszystko, co jest na rynku, to musi być przebadane, musi być bezpieczne. No wiemy, że z jednej strony tak, oczywiście system badania jakości żywności w Unii Europejskiej jest dobrze rozwinięty. Można powiedzieć, że na rynku europejskim jest najbezpieczniejsza ze wszystkich rynków żywność. No ale z drugiej strony wiemy, że to nie tylko taka bezpośrednie bezpieczeństwo żywności jest ważne, ale ważny jest również ten sposób, w jaki ta żywność jest produkowana. To jest coraz bardziej ważne dla konsumentów. Ale ja chciałbym wyrazić taki swój mój osobisty pogląd i to jest myślę wpisane też w sens strategii od pola do stołu, że powinniśmy mieć na naszych stołach jak najwięcej żywności bliskiej, blisko wyprodukowanej. I to nie ma nic wspólnego z jakimiś nacjonalizmami rynkowymi. No zawsze takie hasło kupuj niemieckie, kupuj francuskie, kupuj polskie, no rodzi podejrzenie, czy nie są to praktyki dyskryminujące. Mamy przecież wspólny rynek, na którym każdy ma równe prawa i równy dostęp do tego rynku i tego nie kwestionujemy. To jest fundamentalna zasada Unii Europejskiej. Ale preferencje dla krótkiego łańcucha dostaw, dla właśnie takich bliskich relacji, lokalnych dostaw na lokalny rynek jest jak najbardziej wpisuje się w strategię od pola do stołu. I tu widzę największą przestrzeń do wypełnienia, na przykład skrócenie kosztów transportu, żywności, produktów rolnych. Trudno uwierzyć, ale każdego roku w Unii Europejskiej transportujemy wzdłuż i wszerz 3 miliardy ton produktów rolniczych i żywnościowych. A skala tego transportu oszacowana przez Eurostat to jest 540 miliardy tonokilometrów, czyli no można powiedzieć, że statystyczna porcja żywności od pola do stołu przebywa dystans 180 kilometrów. To są różne dystanse, często wielokrotnie i to jest dystans zdecydowanie za długi. No my możemy obserwować w Polsce też w niektórych sektorach, zwłaszcza tych, które poszły mocno w uprzemysłowienie. Wielkie hodowle trzody chlewnej na przykład, no to mniej więcej wygląda tak, że do tych ferm prosięta przywozi się gdzieś z Danii, pasze z Ameryki, pracowników sprowadza się z Ukrainy, a rynków szuka się gdzieś w Azji. Więc to są ogromne koszty, które ponosimy na transportowanie żywności na dalekie i towarów rolniczych na dalekie dystanse. No oczywiście pewna część tych transportów jest konieczna, no nie wszystkie produkty produkujemy wszędzie w Europie, są produkty regionalne, które trzeba gdzieś tam przewieźć i to tego nikt nie kwestionuje, ale Polska ma w tym skróceniu łańcucha dostaw ogromną szansę, dlatego że wbrew wyobrażeniom takim dość powszechnym, pewnym stereotypom, Polska nie jest tak wielkim potentatem w produkcji żywności, jak się niekiedy to przedstawia, dlatego że no, często przywołuje się dane dotyczące wielkiego eksportu żywności z Polski. I to jest prawda, 34 miliardy euro rocznie to jest znakomity wynik, ale trzeba pamiętać, że
globalna produkcja rolnicza w Polsce to jest 25 miliardów euro, a dodana produkcja rolnicza to jest 10 miliardów euro. Więc ten wielki sukces w eksporcie żywności w dużej mierze jest oparty na przetwórstwie, no to jest sukces przetwórstwa opartego na importowanych surowcach. Ale to paradoksalnie jest atut polskiego rolnictwa, że Polska, mając w tej chwili około 9% ziemi rolnej Unii Europejskiej, 8,5% konsumentów, ma 6% dodanej produkcji rolniczej. A to znaczy, że polskie rolnictwo, polski system produkcji żywności ma bardzo blisko ogromny rynek. Polska nie jest pod taką presją eksportową jak wiele innych krajów. No, dam przykład Irlandii, która produkuje 1,5 tony mleka na jednego mieszkańca, no więc kilkanaście razy więcej niż krajowa konsumpcja, w związku z tym presja eksportowa jest ogromna. Ale Polska tylko w niektórych sektorach ma może presję, typu no, produkcja drobiu, gdzie jest dwukrotnie wyższa niż konsumpcja krajowa, czy produkcja jabłek. Wołowina to już jest trochę nie sztuczna, ale tylko bardzo niska konsumpcja krajowa powoduje, że jest duża nadwyżka eksportowa nad rynkiem krajowym. Gdyby spożycie było na średnim poziomie unijnym, to wcale nie byłoby nadwyżki eksportowej. Więc to jest szansa, to znaczy akurat Polska ma znakomite warunki, żeby rozwinąć krótkie łańcuchy dostaw, ale to wymaga odbudowy przetwórstwa. Dramat polskiego systemu żywnościowego polega na tym, że mając małe gospodarstwa, polskie gospodarstwa rolne to jest 13% wszystkich gospodarstw unijnych, a polskie zakłady przetwórcze to jest 4% wszystkich zakładów unijnych, ale pracownicy tych zakładów to jest 10% ogólnej liczby pracowników. Czyli krótko mówiąc, Polska ma 1,5 raza mniejsze gospodarstwa rolne niż średnia unijna i 2,5 raza większe zakłady przetwórcze niż średnia unijna. No to musi rodzić problemy. Wielkie przetwórnie nie są zainteresowane małymi dostawcami, szukają często dużych dostaw z daleka niż mają się zajmować drobnymi dostawcami z bliska. Tu można naprawdę przy pomocy funduszy unijnych, które są na ten cel postawione do dyspozycji, można bardzo wiele osiągnąć. Także przy pomocy funduszu odbudowy, bo tam jest bardzo słusznie zresztą w Polsce wprowadzony, przewidziany program odbudowy lokalnych zakładów przetwórczych w rolnictwie, bardzo potrzebnych i to może być rzeczywiście przełom i ta droga od pola do stołu musi się wydatnie skrócić. Bo to są i emisje CO2, to są zanieczyszczenia powietrza, to są ogromne koszty środowiskowe, które ponosimy, wożąc te towary, te produkty w różne strony. Transport zwierząt, który budzi tyle społecznego sprzeciwu, bo różne są warunki tego transportu. Zresztą w kryzysie związanym z pandemią pierwszy i właściwie tak naprawdę jedyny poważny problem, jaki wystąpił, bo nasi rolnicy znakomicie zdali egzamin. Mimo kryzysu dostawy żywności były nieprzerwane w całej Europie, ale w transporcie pojawiły się problemy. Zatkane, zakorkowane granice, zablokowane. Trzeba było, tu komisja miała wiele pracy, żeby i wprowadzić pewne reguły, zielone korytarze dla transportów żywności i tak dalej. Okazało się, że ten transport jest rzeczywiście tą barierą. I redukcja tych kosztów transportu i postawienie na tą bliską żywność jest jak najbardziej potrzebne. No i druga sprawa, patrzę tu w stronę pani Doroty Metery i pani Olejarczyk, rolniczki ekologicznej. No, żywność ekologiczna, no to jest ogromna szansa i to jest szansa w dostawach tych lokalnych, o których mówiłem przed chwilą, ale to może być potężny atut eksportowy w takim kraju jak Polska. To może być, no Polska powinna stać się agroekologiczną potęgą. Zapotrzebowanie na żywność ekologiczną rośnie. Polska ma potencjał, zwłaszcza małych i średnich gospodarstw. Wiele tych gospodarstw jest w takiej sytuacji, że nie ma szans konkurować w rolnictwie intensywnym. Nie ma szans. I mówimy, że tak wiele tych małych gospodarstw zaprzestało produkcji. I to jest prawda, bo nie są w stanie
takich regułach rynkowych konkurować, ale jeżeli da im się dobrą ofertę, racjonalnie zaproponowaną koncepcję rolnictwa ekologicznego, które, zwracam uwagę, może być teraz finansowane z dwóch filarów wspólnej polityki rolnej, z pierwszego i z drugiego. Z pierwszego jako ekoschemat, a z drugiego jako program na powiedzmy, na podobnych dotychczasowych zasad. To Polska ma znakomite warunki. No, ja teraz wyniki spisu rolnego wskazują, że już w tej chwili 30% polskich gospodarstw nie używa chemii. Nie używa ani nawozów chemicznych, ani środków ochrony roślin. No to te gospodarstwa z natury są bardzo blisko przejścia na ekologię, ale oczywiście to wymaga, to jest przede wszystkim doradztwo jest potrzebne, bo trzeba się tutaj wypełnić no, dość rygorystyczne warunki. Na tym polega wiarygodność rolnictwa ekologicznego, że jest rygorystycznie certyfikowane, sprawdzane i tak musi być. Ale musi być pomoc dla rolników, żeby im to ułatwić. No i tutaj powiem, podzielę się pewną obawą. No, może przedwcześnie to mówić, ale to powiem inaczej. No, chciałbym, żeby program rolnictwa ekologicznego w Polsce był ambitny. Był ambitny, żebyśmy nie powiedzieli w którymś momencie, zwłaszcza jeżeli porównamy z ambicjami obok, bo Niemcy zapowiedzieli, bardzo się z tego cieszę, 30% ziemi pod rolnictwem ekologicznym do 2030 roku, no żeby w Polsce nie powiedzieć, po co nam żywność ekologiczna w Polsce, skoro jest w Niemczech. Więc i żeby polscy konsumenci nie byli skazani tylko na importowaną żywność ekologiczną. To jest naprawdę ogromna szansa i no chciałbym do tego bardzo mocno zachęcić. Pełen szacunek dla wszystkich rolników ekologicznych w Polsce, choć jest też problem, który wymaga uporządkowania. To nie może być tylko ekologiczna uprawa ziemi, ale to powinna być również ekologiczna produkcja. Nie zawsze to idzie w parze. Raport NIK-u pokazał to dość mocno, ale to, no to jest wynik pewnego nie do końca dopracowanego systemu. To musi być pełna korelacja między ekologicznym zarządzaniem ziemią i dostawą ekologicznych produktów na rynek. Tu trzeba wiele pracy włożyć, wiele wysiłku, bo to jest przetwórstwo, bo to jest promocja, bo to jest dystrybucja. Strategia od pola do stołu stwarza szereg warunków preferencji dla żywności ekologicznej, na przykład w dostawach do zakładów zbiorowego żywienia. Są wszelkie warunki, żeby to naprawdę mocno funkcjonowało. Żywność ekologiczna powinna być no tą zdecydowanie preferowanym rodzajem żywności. I nie ma obaw, bo tutaj już będę kończył, ale jeszcze tylko taka refleksja, bo często słyszę taką obawę, że no to stracimy bezpieczeństwo żywnościowe. Jak pójdziemy w agroekologię, to będziemy mniej produkować i stracimy bezpieczeństwo żywnościowe. No oczywiście to się może wiązać z pewnym obniżeniem samej takiej wprost produktywności, ale z drugiej strony to jest przecież szansa dla produkowania, mówiłem już chyba o tym wcześniej chwilę, że te gospodarstwa, które dziś nie są w stanie produkować w systemie produkcji ekologicznej, mogą się z powrotem odnaleźć. No i wreszcie popatrzmy na przykłady krajów, które mają wysoko rozwinięte rolnictwo ekologiczne. Austria 25%, Włochy ponad 15%. I tu włoski przykład jest szczególnie ciekawy, dlatego że Włochy, mając 8% ziemi rolnej Unii Europejskiej, mają 18% dodanej produkcji rolniczej, 18% unijnej produkcji i są liderem w tej chwili w Unii Europejskiej. Mają nawet wyższą nieco produkcję dodaną niż Francja w tej chwili, choć mają 12,5 miliona hektarów ziemi, a Francja 27. Więc to pokazuje, że rolnictwo oparte na małych gospodarstwach z dużym właśnie tym komponentem ekologicznym, w agroekologii, może być wysoko produktywnym rolnictwem. I to jest wielkie zadanie. Polska nie powinna zmarnować tej szansy, żebyśmy mieli żywność bliską, żywność ekologiczną na polskich stołach, a także żeby Polska mogła być silnym eksporterem takiej żywności, a nie importerem, jak dzisiaj jest. Dziękuję Państwu bardzo. Jestem ciekaw dzisiejszej dyskusji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Dziękuję przede wszystkim za konkret, za to, że przedstawił pan diagnozę kilku problemów, a także szanse, jakie niesie strategia, o której będziemy rozmawiać. Ja tylko odniosę się, zanim państwo zabiorą głos, do tego, co pan mówił o łańcuchu dostaw. Jak to widzą mieszkańcy Unii? I mam tu przed sobą kilka danych z ankiety Eurobarometru. Otóż 87% badanych krótki łańcuch dostaw uważa za istotny czynnik decyzyjny przy zakupie żywności. Ważne jest dla mieszkańców, by żywność była produkowana z poszanowaniem lokalnych tradycji i wiedzy, aż 87%, oraz by pochodziła z obszaru geograficznego, który znają. Proszę państwa, myślę, że to kilka słów pana komisarza jest dosyć dobrym, ale bardzo dobrym wstępem do naszej dalszej rozmowy. Ja zadam na początku pytanie natury dosyć ogólnej. Też proszę o zwięzłość, jako że nie chciałabym, by państwa wypowiedzi przekraczały 3 minuty. To pytanie natury ogólnej jest bardzo proste. Z miejsca, które państwo zajmują i tym, czym się państwo zajmują, proszę powiedzieć, jakie widzą państwo najważniejsze, tu podkreślam, bo tak rozciągnęłaby nam się ta dyskusja, w tym momencie siedzi o ten wątek, najważniejsze szanse we wdrożeniu strategii od pola do stołu. Może pan poseł pierwszy. No tak, witam państwa. Oczywiście musimy, zgadzając się z słusznością wywodu i przemyśleń, które zaprezentował czy programu pan komisarz Wojciechowski, tu nie ma wątpliwości. Natomiast jest trochę inne patrzenie na problemy rynku, w procesie globalizacji i inne postrzeganie globalizacji po pandemii. Dlatego, że globalizacja po pandemii zmusza nas do skracania łańcucha żywnościowego, ale są też pewne granice i możliwości. Bo okazało się, że nie wszystkie produkty można dowieźć, nie wszystko, bo były różne warunkowania, ja tego nie chcę rozwijać, ale wiemy, że inaczej musimy patrzeć na globalizację. To nie dotyczy tylko rolnictwa, dotyczy różnych obszarów sfery przemysłowej głównie, ale jest to wyjątkowo ważne. Zgadzamy się, jeśli chodzi o problemy transportu. To jest w ujęciu koszty transportu żywności, no bo wiadomo, że Ameryka Południowa chce eksportować do Europy, Europa chce eksportować też w drugą stronę, w inne części świata i często przewozimy ten sam towar. Ten sam towar, tylko w różne strony. To także dotyczy, jak mam nawet porównania w kraju, że niektóre województwa mówią, no my jesteśmy wielkim producentem, ale musimy sprowadzać te rodzaje produktu, bo u siebie nie produkujemy, co jest zrozumiałe, ale no nie zawsze wydawałoby się słuszne. Wreszcie problemy, jeśli chodzi o skrócenie łańcucha dostaw. To jest wyjątkowe, no ładnie brzmi, ale jakie są możliwości? Jakie są możliwości, bo to nie jest tak, o czym mówi, ja chciałbym, żeby tak było, jak mówi komisarz Wojciechowski, że no bo mamy dużo drobnych gospodarstw, ale ta produkcja nie jest drobnych gospodarstw, panie komisarzu. Pan dokładnie wie, że ta produkcja jest ona w obszarze 400, niektórzy mówią 500 tysięcy gospodarstw, które jest typowo towarowych. I drobne gospodarstwa, one już nawet przestają produkować na samozaopatrzenie. To wynika, jak to mogę rozwinąć, bo ja kiedyś robiłem, jak pan pamięta, kiedy byliśmy razem posłami, raport w tej sprawie, ale czym innym jest małe gospodarstwo w Polsce, a czym innym w Europie Południowej, gdzie się uprawia winorośla, produkuje wino, uprawia się oliwki, produkuje oliwę, warzywa. Tam jest inne powiązanie i inne zasady organizacji tego rynku pod potrzeby rozwiniętej turystyki. W związku z tym tego sposobu nie można wprost przenosić na warunki polskie. Bo my mamy problem, że małe gospodarstwa chciałyby produkować to samo, co produkują duże, bo nie mają innej możliwości, i osiągać zadowalający poziom dochodu.
no to wtedy jaka skala dochodu byłaby w tych gospodarstwach, gdzie jest ta skala produkcji wyjątkowo duża. Kiedy ostatnio rozmawiałem chyba ze wspólnym naszym znajomym Masternakiem z Sadomierszczyzny, który jest no, sadownikiem, mówi, wiesz, kiedyś w czasach mojej młodości wystarczyło 3 hektary sadu. Później, kiedy już byłem, dorastałem, 5, później 7, a teraz już 11 za mało sadu. W związku z tym to jest problem skali produkcji i no, jeśli chodzi o przetwarzanie tego, bo to nie jest też tak, że małe gospodarstwa, one są słabo powiązane z rynkiem, małe gospodarstwa przestają produkować. Ja pochodzę z regionu Polski południowo-wschodniej i wiem, jaki to jest problem. Szczególnie tam, gdzie są gleby dobre, nie ma nieużytku. Gdzie są gleby słabe, są nieużytki. A więc to jest cały program socjalny, to jest problem dodatkowych dochodów dla małych gospodarstw i już nikt nie chce tak ciężko pracować, jak kiedyś pracowało się w małych gospodarstwach, ja z niego pochodzę i stąd no, musi być jednak ta koncentracja produkcji, ona jest wynikiem postępu i na koniec, że w większych gospodarstwach, gdzie jest możliwa zastosowania droższa technologia, lepsze maszyny, lepsze urządzenia, bardziej się przestrzega wymogów, jeśli chodzi o sposób zastosowania środków chemicznych, wielkość tych środków niż małych, bo małe po prostu nie mają dobrego sprzętu. To są problemy, na które trzeba troszkę patrzeć inaczej, bo ja no, odnoszę się do czasu swojej młodości i obserwuję... Mógł pan konkludować już, panie pośle? Już kończę i może później odniosę się do rolnictwa ekologicznego, ale tutaj robiąc wszystko na rzecz krócenia łańcucha żywności, są rynki, inne rzeczy, te, które są w miastach i tak dalej, w mniejszych, większych, ale to nie jest takie proste, gdyż nie ma chętnych do takiej rodzaju produkcji. Dziękuję. Zadałam pytanie o szansę. Pan powiedział o problemach. No i bardzo dobrze, bo o tym chcemy też rozmawiać. Pani Dorota Metera. Ja się bardzo cieszę, że w nowych strategiach jest mowa o 25% rolnictwa ekologicznego, jeżeli w odniesieniu do powierzchni uprawy użytków rolnych. Ponieważ nigdy takiego wyraźnego przekazu politycznego do tej pory nie było. I zdaję sobie sprawę, że jest to cel, do którego dążymy. I jedne kraje będą dążyły do tego szybciej, inne wolniej. Nasz wolniej, bo w planie strategicznym zaplanowano zaledwie 7% rolnictwa ekologicznego, przy czym wsparcie tylko do 3,52% gruntów, a reszta nie wiadomo, bez wsparcia ma się rozwijać. No, duzi się rozwiną bez wsparcia, ale mali potrzebują tego wsparcia. Natomiast dla mnie jeszcze strategia od pola do stołu i strategia na rzecz różnorodności biologicznej jest ważną rzeczą, jeżeli chodzi o zmianę również całego rolnictwa, w tym rolnictwa konwencjonalnego. Rolnictwa ekologicznego w Unii mamy około 10%, więc 90% jest to rolnictwo konwencjonalne, 90% użytków rolnych. I tam też muszą zajść pewne zmiany. Myślę przede wszystkim o ilości stosowanych niestety środków ochrony roślin. I tu bardzo chętnie manipulują nasi politycy takimi danymi, że średnia w Unii to jest 3,5 kg na hektar, w Polsce zaledwie 2,5, a w Holandii to jest 8, więc niech Holandia sobie zmniejszy ilość środków ochrony roślin o połowę. Ale jest tak, jak powiedział pan poseł Siekierski, tylko pewna grupa rolników produkuje na rynek i oni używają tyle, że średnia z tego wychodzi 2,5, co oznacza, że w intensywnym gospodarstwie konwencjonalnym stosuje się 2 albo nawet 3 razy tyle środków ochrony roślin, co średnio statystycznie wychodzi, a w gospodarstwie sadowniczym, gdzie stosuje się około 40 oprysków środkami chemicznymi rocznie, kiedyś wyliczyłam, że to może być nawet powyżej 30 kg substancji aktywnej na hektar w uprawie jabłoni. I te dwie strategie unijne dają mi taką nadzieję, że również w tym zakresie się coś zmieni, że rolnictwo konwencjonalne przemyśli tą produktywność przy użyciu wysokiej
dużej ilości środków ochrony roślin i nawozów, a przejdzie na myślenie o tym, jak to zredukować, jak zastosować alternatywne metody uprawy, ochronę biologiczną, żeby dać lepszej jakości produkt na rynku, bo mam nadzieję, że ten produkt będzie doceniony. Także ja widzę tu szanse, no koszty i problemy to są zawsze, to może na razie mówmy tylko o szansach i o dobrych rzeczach. Dziękuję Pani bardzo. A z Pani punktu widzenia, Pani Wioletto Lejarczyk. Tak, tutaj spotykamy się, jest dzień urodzin pana Wojciechowskiego i Mikołajki i też dołączam się do życzeń już takich ogólnych ze względu na datę, że życzy nam agroekologii, żeby nas zalała po prostu wielka fala agroekologii i bardzo się cieszę, że to słowo się pojawia, gdyż ono nadaje szerszą perspektywę niż wspaniałe ekologiczne gospodarstwo certyfikowane. I symbolicznie chcę zaznaczyć obecność ze względu na temat też agroekologii ruchu chłopek i chłopów La Via Campesina, żeby nam tutaj też towarzyszyli. I ja jestem blisko ziemi, jestem blisko konsumentów, blisko innych gospodarstw drobnych, rodzinnych. Moja perspektywa jest taka, że zakładając gospodarstwo, ja nie widziałam dla siebie miejsca, komu mogę moje produkty z nasion zachowywanych przeze mnie, starych odmian, agroekologicznie uprawianych, według rolnictwa regeneratywnego, gdzie moja energia idzie na regenerację gleby dla przyszłych też pokoleń, komu ja mogę to pożywienie w jakiś sposób godny przekazać. I w związku z tym musiałam ja się wziąć do pracy i założyć kooperatywę spożywczą i rolnictwo wspierane przez społeczność, gdyż na moim rynku pod Częstochową nie miałam innej opcji, żeby spotkać się z konsumentem, którego albo mogę doedukować, albo już jest na tyle wyedukowany, że będzie chciał to pożywienie w taki sposób, żeby też u mnie nic się nie marnowało. Cieszę się, że rozmawiamy o strategii od pola do stołu, gdyż tam jest wielki nacisk na krótkie łańcuchy dostaw, ale potrzeba do tego rozwiązań też wprowadzonych przez państwo instytucje. Są takie rozwiązania, na przykład w Norwegii rolnictwo wspierane przez społeczność jest koordynowane przez Ministerstwo Rolnictwa. No, u nas w ministerstwie niewiele osób wie o kooperatywach, o rolnictwie wspieranym przez społeczność, ale dlaczego my to robimy wolontarystycznie, oddolnie, wykonując pracę za instytucje? Dlatego, że jest czarna dziura. Jeśli mówimy, jakiej żywności chcemy, no w tym gronie myślę, że wybrzmiewa zgoda, że chcemy zdrowej, czyli pożywienia, czegoś, co nas żywi, żywi nas i jednocześnie żywi glebę, bo to idzie w parze. Etycznej, że mnie stać, ale też rolnik dostaje godziwe wynagrodzenie i ma godne warunki. Jak pan Siekierski powiedział, że niewiele osób chce ciężko pracować, ja się cieszę. Ja się bardzo cieszę z tego. Moi rodzice na wiadomość, że kupuję gospodarstwo, a sami zajmują się rolnictwem od pokoleń, no mówiąc delikatnie, bardzo się zmartwili. Nie chcą takiej przyszłości i ja nikomu nie życzę tak ciężkiej pracy, jaką my czasem musimy wykonywać i nasi przodkowie wykonywali. To jest nieludzka praca, ciężka, niedoceniana, jakby społeczeństwo w ogóle nie wie, jak wytwarza się pożywienie teraz, jak ciężkie i odpowiedzialne jest to zadanie. I też chyba zgadzamy się w tym gronie, że chcemy lokalnego pożywienia. Czyli ja z małej miejscowości, idąc do sklepu czy supermarketu, dla mnie nie ma tam nic do jedzenia. Przepraszam Państwa. Więc ja się zaopatruję w kooperatywie od innych rolników, gdyż jakby państwo polskie nie zapewnia mi tego w żaden sposób. I oczywiście mogę włożyć ten wysiłek, ale ileż można? Jako rolniczka agroekologiczna działam przeciw wszystkim. Jestem samotną wyspą u mnie w miejscowości. Więc jakby też właśnie no musimy myśleć, że te nasze pokłady energetyczne są wyczerpywalne i potrzebujemy wsparcia i spotkania w pół drogi. Góra, dół, bok, lewo, prawo. Co do szans, na pewno te ulepszenia, które są proponowane w strategii, są wspaniałe.
i tam pojawi się bardzo dużo fajnych dyskursów, ale czy są wystarczające? Sytuacja w Polsce jest bardzo zła, jeśli chodzi o rolnictwo, jakość pożywienia, o ilość gospodarstw, ilość rolników, którzy mają wiedzę, gdzie oni się mają edukować, od kogo mamy się uczyć, z kim mamy współpracować. Nie umiemy współpracować, a to jest podstawa też w rolnictwie agroekologicznym. Więc są ulepszenia, mam nadzieję, że wystarczające, albo że Polska obierze kierunek po prostu adekwatny do kryzysu, w którym się znajdujemy. Też świetnie, że pojawiają się takie słowa jak agroekologia, że one są wprowadzane w dyskurs, mówimy o tym, czyli też edukujemy się i będziemy wiedzieć, o czym mówimy, gdyż naprawdę niewiele osób wie, z czym się wiąże wytwarzanie pożywienia. Może też da motywację osobom, które są zainteresowane rolnictwem, no ale tutaj sama motywacja i dobre chęci nie wystarczą, gdyż no tutaj potrzebujemy rozwiązań systemowych. Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł chciał się odnieść, zrozumiałam. Bardzo proszę o zwięzłe wypowiedzi. Tak, bardzo krótko. Ja pracowałem w instytucie w katedrze profesora Manteuffla. I profesor Manteuffel, ekonomista rolny, uczył nas takiego rolnictwa o charakterze organicznym, żeby w gospodarstwie była powiązana produkcja roślinna z produkcją zwierzęcą, żeby wykorzystywane były możliwości produkcji roślinnej pod produkcję organiczną, pod zwierzęcą i odwrotnie. A więc organiczny charakter gospodarstwa. Oczywiście skala produkcji, odejście, uprzemysłowianie idzie w innym kierunku, ale no, jest problem bezpieczeństwa żywnościowego w sensie dostępu do żywności. Pewnie część z nas pamięta okres kartek i tak dalej, dzielenia żywności. Drugi wątek to problem biologizacji rolnictwa. W przeszłości był system zmianowania, płodozmianów, właściwego gospodarowania obornika, dbania o skład gleby, o problemy wodne, próchnicowe w glebie. I myślę, że do tego organicznego podejścia trzeba wrócić. I wreszcie rolnictwo precyzyjne, które w sposób właściwy w odpowiednich ilościach daje możliwość zastosowania środków chemicznych i środków roślin i nawozów. I to jest możliwe przy większej skali produkcji. I będąc sercem wychowany w małych gospodarstwach, właśnie chciałbym, żeby były takie możliwości, ale te możliwości, one zanikają. Tak jak mówiłem, nie ma chętnych do takiej produkcji, która jest w zbyt dużym zakresie oparta na pracy ludzkiej. W związku z tym kierunek jest wiadomy. Oczywiście tu potrzebne są wsparcie i ze strony wspólnej polityki rolnej i państw dla preferencji tego rolnictwa przyjaznego i dla środowiska, i dla konsumenta, ale tu musimy być realistami. Dziękuję. Proszę państwa, tak, pan komisarz. Dziękuję bardzo. Ciekawe wypowiedzi. Chciałem się odnieść do tego, o czym powiedział pan poseł Siekierski i tu wejść w pewien spór może, jakby szanując te refleksje pana posła. W Polsce jest 1 317 000 gospodarstw rolnych. To jest wynik z spisu ostatniego z 2020 roku. 950 000 z nich ma nie więcej niż 10 hektarów. Do 20 hektarów ma 1 160 000. Polska ma tylko 145 000 gospodarstw powyżej 20 hektarów, tylko 39 000 powyżej 50 hektarów. Więc ja się sprzeciwiam takiemu podejściu, że bo ja słyszę te liczby, 300-400 000 to są gospodarstwa produkcyjne, a reszta to w zasadzie nie istnieje. No więc, ja tego nie powiedziałem. Nie. Tego pan poseł nie powiedział, nie przypisuję. Jest pojawia się taka teza. Więc ja bym powiedział, że te wiadomości o jak parafrazując Marka Twena, że to są przesadzone wiadomości o śmierci tych gospodarstw. Rzeczywiście wiele z nich
przestało produkować, ale to nie znaczy, że ich nie ma i one nie są w stanie produkować. No i to jest kwestia teraz, co my im zaproponujemy, jakie zachęty. Taką miarą tej chęci produkowania to jest produkcja zwierzęca. No bo jak gospodarstwo utrzymuje zwierzęta, to znaczy ktoś tam jest na stałe i chce tam w tym gospodarstwie być i coś robić. Nie wpadnie tam raz na, czy dwa razy na rok, żeby raz zaorać, drugi zasiać i na drugi raz zebrać. Zwierzęta wymagają stałej obecności. Było w Polsce 914 tysięcy gospodarstw z produkcją zwierzęcą w 2010 roku. W 2016 już ich było niespełna 800 tysięcy, 798 dokładnie. Spis powszechny, spis rolny z 2020 roku mówi, że jest już tylko 574 tysiące. Więc rzeczywiście jest dramatyczny problem likwidacji hodowli w małych gospodarstwach, ale czy to znaczy, że nie ma rolników, którzy by chcieli małe hodowle prowadzić? Ja myślę, że są. Tylko tak, jeśli na przykład w hodowli świń pomoc w walce z ASF-em zaczyna się od 50 sztuk, albo te inwestycyjne różne formy pomocy też zawierają bariery tak naprawdę wykluczające małe gospodarstwa. Ja bardzo mocno powiedziałem to w Parlamencie Europejskim, powtarzam to. Dzisiaj także przedstawiałem, była ocena z Komisji Kontroli Budżetowej. Absolutnie nie zgodzę się na jakiekolwiek kryteria wykluczające małe gospodarstwa z finansowanych przez Unię Europejską form pomocy. Bo jak wejdziemy w tę skalę, postawimy na to, że to musi być duże, ja nie mam nic przeciwko dużym gospodarstwom, z pełnym szacunkiem, ważną rolę, musi być miejsce dla różnych typów gospodarstw. Ale ten wyścig to jest taki, że tak jak tutaj Czesław mówiłeś o tym, przykład naszego wspólnego znajomego, sad musi być coraz większy. No ale popatrzmy na hodowlę. Średnie gospodarstwo hodujące świnie w Danii ma 3700 sztuk, bo 2000 to już jest za małe. Za chwilę 5000 będzie za małe, 10000 będzie za małe. W hodowli drobiu to obserwuję. Jak konkurować na wspólnym rynku? No właśnie, tworząc warunki do egzystencji i rozwoju także dla tych, którzy nie chcą się ścigać na ilość, tylko chcą się ścigać na jakość. I trzeba im dać szansę. To pięknie brzmi. To pięknie brzmi, ale to jest możliwe do zrobienia. Są na to fundusze. Wspólna polityka rolna, zreformowana wspólna polityka rolna, dzisiaj ogłoszona, zawiera instrumenty takiej właśnie polityki. Jeśli popatrzymy na dane statystyczne, no to gdyby tak było, że to wielkość produkcji wyznacza siłę rolnictwa, no to największymi producentami rolnymi w Europie powinny być Czechy, bo mają 130 hektarów średnie gospodarstwo. Na drugim miejscu powinna być Słowacja, 85 hektarów. Nie pamiętam, kto jest na trzecim miejscu. Wcześniej jeszcze była przed Brexitem Wielka Brytania. Nie ma ich w czołówce wśród liderów produkcji rolnej w Europie. No właśnie są Włochy z gospodarstwami 11 hektarów. Są Dania czy ze znacznie mniej, czy Austria, ze znacznie mniejszymi gospodarstwami. Więc nie ma takiej prostej zależności, że im większe, tym będzie bardziej produkcyjne. Różnie to z tym bywa. Ja podam przykład, bo to warto to może o tym powiedzieć, że no w tym czasie, kiedy produkcja jaj w Polsce przeniosła się do wielkich ferm chowu klatkowego, o który jest spór w Unii Europejskiej, 80% tej produkcji jaj znalazło się w 469 kurnikach, nie wiem w ilu gospodarstwach, bo są przecież kompleksy całe, chowu klatkowego, 80% produkcji, no to jest jeden kurnik na pół, czy półtora kurnika na powiat, to tak się do tego sprowadza. Czy Polska stała się potęgą w tym czasie w produkcji jaj? Wcale nie, dlatego że patrzyłem, nadal porównywałem 2010 i 2017 rok, ostatnie dane. Polska w produkcji jaj spadła z 18 na 24 miejsce w świecie, a udział w produkcji światowej spadł z 1% na 0,7, więc nie ma takiej prostej zależności, że jak idziemy w wielką skalę produkcji, to krótko mówiąc, mniej zyskujemy na tej skoncentrowanej produkcji niż tracimy na wymiecionej produkcji z małych gospodarstw.
Tak bym to określił. Więc to jest, to trzeba naprawdę szansa dla małych i średnich gospodarstw. No, jestem bardzo zaangażowany w to, żeby tych gospodarstw bronić, żeby dać im szansę rozwoju. I ten przykład włoski, jeszcze jedno powiem. No ja widziałem, byłem na takim rynku w środku Florencji, w samym centrum, tuż obok Galerii Uffizi, gdzie rolnicy sprzedawali swoje produkty i nawet coś tam kupowałem, nie wino i nie olej, nie oliwę, wszystko to, co produkują polscy rolnicy, mleko, sery, przetwory, wędliny, chleb, wszystko z okolicznych pól mają taką akcję Toskana, czyli toskańska żywność na toskańskie stoły. Działa to. Mówienie, że turystyka, już słyszałem kiedyś taki argument, bo turyści przyjeżdżają i kupują żywność. No, 60 milionów turystów przyjeżdża do Włoch i spędzają tam statystycznie 4 dni, a mieszka we Włoszech 60 milionów Włochów, którzy jedzą tą żywność 365 dni. Więc to jednak nie turystyka przy całym znaczeniu jej dla tamtejszej ekonomii, ale to nie ona napędza konsumpcję miejscowej żywności, tylko właśnie bardzo dobrze zorganizowany system żywnościowy, dostaw, ten krótki łańcuch dostaw, długo budowany krótki łańcuch dostaw, bardzo dobrze się sprawdza i w Polsce trzeba ten wysiłek zdecydowanie podjąć. To jest ogromna szansa przed polskim rolnictwem. Dziękuję bardzo, bo za długo się rozgadałem. Dziękuję bardzo. Ja wczoraj rozmawiałam z panią Dorotą Meterą na temat sprzedawania właśnie przez samych rolników i miałam trochę inne zdanie. Nie wiem, pani Doroto, czy pani chciałaby tutaj się podzielić swoimi wątpliwościami, czy idziemy dalej? Ja słyszę po prostu od rolników, którzy jeszcze nie widzą tak dobrych możliwości dla zbytu ze swoich gospodarstw produktów i mówią, przecież my pracujemy cały tydzień, to jeszcze całą sobotę mamy stać na targu z czymś, a może ktoś coś kupi, jakiś jeden słoik, a zresztą wrócimy do domu. I też trzeba ich troszeczkę czas uszanować i w tych krótkich łańcuchach zbytu trzeba przewidzieć jeszcze jakieś rozwiązanie, które umożliwia rolnikom sprzedać żywność do sklepów, a wręcz nawet do hurtowni. To nie jest tak, że tego nie można robić. Już wiele rzeczy w rolniczym handlu detalicznym ulepszono i jeszcze jestem pewna, że można znaleźć dobre rozwiązanie, żeby rolnik, który prowadzi małą przetwórnię sezonową, mógł w swoim otoczeniu, w swoim województwie, czy sąsiednim województwie, czy nawet w Warszawie, gdzie jest najwięcej klientów, sprzedać produkty ze swojego gospodarstwa, a nie ogranicza się, że on nie może do restauracji, nie może do szkoły, przedszkola, nie może do sklepu, bo tam hurtownia jest, tylko może bezpośrednio. Oczywiście, wspaniale, cieszę się, jeżeli rolnik może sprzedać bezpośrednio w swoim gospodarstwie, ale to też jest niemożliwe, żeby pół Warszawy wsiadało w samochody, jeździło po wsiach okolicznych, żeby tu sobie kupić chleb, a tam kiełbasę, a tam dżem. To jest możliwe tylko w mniejszych miastach. To jest możliwe może w Austrii, we Włoszech, gdzie to rozproszenie tych małych miasteczek, gdzie są też ludzie, którzy mają pieniądze, jest większe. Pozwólmy rolnikom, którzy przetwarzają u siebie w gospodarstwie produkty, sprzedać normalnie w sklepach, tam gdzie jest po prostu ogólnie przyjęty sposób sprzedaży. Także to jest do poprawki w dalszym ciągu. Ja tylko jednym zdaniem, jeśli wolno, że zgadzam się z panią. Ta rolnicza sprzedaż detaliczna to jest jednym z elementów krótkiego łańcucha dostaw, ale wcale nie kluczowym. To musi być oczywiście organizacja różnego rodzaju. W to muszą być zaangażowani też właśnie przedsiębiorcy handlowi, ale musi być preferencja dla krótkiego łańcucha dostaw. O to chodzi, żeby ta żywność z lokalnych dostaw miała różnego rodzaju preferencje. Sprzedaż detaliczna nie rozwiąże wszystkiego. Ja tylko podam taki przykład, co widziałem we Włoszech i co mi się podobało. Z funduszy unijnych wybudowana jest ubojnia ubojnia zwierząt. Jest własnością samorządów, jakiejś tam grupy gmin, wydzierżawiona spółdzielczej organizacji rolniczej, małych takich spółdzielni małych rolników. Oni tam przywożą swoje zwierzęta dwa razy w tygodniu, to jest czynne. Ubijają, przetwarzają, ta spółdzielnia właśnie i dostarczają na lokalny rynek. I to działa. To zostaje w tej niewielkiej skali, to jest pod kontrolą, bo w Polsce był ten problem, że małe zostawy różnie to się odbywało. Małe przetwórnie zniknęły, wszystko się skoncentrowało w wielkich,
mały rolnik został z niczym, bo nie miał gdzie tego zawieźć. Nikt od niego nie kupi tych 10 czy 20 świń, bo są już duży dostawcy. I polityka państwa niestety jest też nakierowana, a po części nawet polityka unijna. Ja mam na przykład duży spór w komisji, w komisji może nie chcę tutaj za dużo mówić, ale z różnymi osobami, z którymi na ten temat dyskutujemy. ASF i małe gospodarstwa. Małe gospodarstwa roznoszą ASF. Taka teoria się pojawiła. Małe gospodarstwa, bo 10 razy więcej przypadków było w małych niż w dużych. Ale ponieważ tych małych jest 100 razy więcej niż dużych, więc jak się popatrzy na odsetek przypadków ASF-u, okaże się, że w małych jest 10 razy mniej, bo jest 0,3% małych gospodarstw. Takich do 10 sztuk zostało dotkniętych ASF-em i ponad 3% gospodarstw powyżej 1000 sztuk zostało dotkniętych ASF-em. Więc małe są bardziej odporne. Ja już nie mówię o ogromnych stratach, które się wiążą z odszkodowaniami, z tymi wielkimi liczbami zwierząt, które trzeba było ubijać w związku z likwidować, utylizować następnie. Więc to są no musimy dać tę szansę utrzymania i rozwoju małych i średnich gospodarstw, dać im szansę w tym wyścigu na jakość produkcji, a nie na ilość. Proszę Państwa, uczestnicy debaty, ci, którzy są online, już piszą swoje pytania i tutaj przyczyniam pytanie natury ogólniejszej niż to, o czym dokładnie przed chwileczką teraz mówiliśmy, no, ale jednak jest to kwestia zasadnicza. Pytanie do Pana Komisarza i do Pana Posła. Agroprzemysł bardzo chętnie krytykuje rolnictwo ekologiczne, a podkreśla, że rozwiązaniem jest rolnictwo zrównoważone. Kiedy zostanie w Unii Europejskiej sformułowane precyzyjnie, co to jest rolnictwo zrównoważone, tak byśmy nie byli narażeni na greenwashing, panie komisarzu? No jest jeden z obecnie realizowanych programów w Polsce, nazywa się Rolnictwo Zrównoważone i w programie rozwoju obszarów wiejskich i mniej więcej jest to jakoś zdefiniowane. Unia Europejska nie narzuca tutaj jakichś bardzo sztywnych definicji. Znaczy rolnictwo ekologiczne to jest ściśle określone, wiadomo, jest rozporządzenie o produkcji ekologicznej i te warunki muszą być ściśle wypełnione. Natomiast zrównoważenie produkcji rolniczej najogólniej polega na tym, pan poseł Siekierski zresztą o tym wspomniał, o tym profesorze Manteuffelu i jego ideologii tej organicznej produkcji rolniczej, no na takim oparciu rolnictwa i to jest też ważne dla odporności gospodarstw rolnych, żeby one były w równowadze ziemia z hodowlą na przykład, no to jest bardzo ważne, no jeżeli mam 10 hektarów, to mam 50 świń, a nie 5 tysięcy, jeżeli czy hodowla powiązana z obsadą zwierząt, używanie też własnych pasz w jak największym zakresie. Taka pewna noc, może nie zupełnie zamknięta, gospodarka w cyklu zamkniętym, ale jednak taka gospodarka, która, takie rolnictwo, które możliwie w największym stopniu jest niezależne od zewnętrznych dostaw i również odległych rynków, tak bym to powiedział, od odległych dostaw i odległych rynków. Tego się nie da zupełnie wykluczyć, ale można zmniejszyć tę zależność rolnictwa od bardzo często ryzykownych takich zależności od dostawców, od dalekich dostawców i dalekich rynków. No bo przecież, panie komisarzu, przemysłowa hodowla poszła w zupełnie inną stronę. To nie jest rolnictwo organiczne. Nie ma powiązania między zwierzętami, olbrzymią ilością, a ziemią, prawda, która ma wytwarzać dla nich paszę. No nie, więc ja mówiłem o tym przykładzie, że to są czasem takie fermy, gdzie no wszystko się przywozi, poczynając od zwierząt do dalszego tuczu. Ten tucz nakładczy, który moim zdaniem jest no, zaprzeczeniem tego, czy jest kierunkiem, czy powinniśmy zrobić wszystko, żeby od tego odejść, żeby hodowla była w oparciu o zwierzęta własnego chowu, wychowane w gospodarstwie, a nie gdzieś tam przewożone z odległych miejsc.
żeby dostawa pasz była możliwie bliska, bo ta przemysłowa hodowla rzeczywiście na tym polega. Ona generuje różne dodatkowe koszty, które, za które płaci z jednej strony rolnik czy ten przetwórca, te koszty transportu i płaci konsument za to później. Więc redukcja tych kosztów transportu jest z mojej inicjatywy strategii od pola do stołu znalazł się zapis, że ten zrównoważony system produkcji żywności powinien również sprzyjać ograniczeniu potrzeb transportowych w systemie żywnościowym. Następne pytanie. Pozwolę Państwu, że przeczytam. Tak? Mogę? Tak. Bardzo króciutko, proszę. Doszliśmy do miejsca, gdzie jesteśmy. Czy da się zawrócić? Pewnie zawrócić tak, ale czy wrócić do miejsca, gdzie chcielibyśmy być? Na pewno nie. Zrównoważony charakter to przede wszystkim chodzi o produkcję żywności, która jest bezpieczna, odpowiedniej jakości. I ona, ta, która wychodzi z tych dużych ferm, też jest, musi wypełniać warunki, bo inaczej by nie trafiła na rynek. Ja oczywiście podzielam poglądy. Chciałbym, żeby ta produkcja była bardzo organiczna w małych gospodarstwach, ale jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Nie da się do końca zawrócić i nie da się, ile by to kosztowało, żeby wrócić z produkcją do małych gospodarstw, kto za to zapłaci, ile, Janusz, ile mamy środków na to. I oczywiście trzeba wszystko robić, żeby zatrzymać te procesy daleko posuniętej koncentracji, ale nie mówmy, że się da wszystko zatrzymać, wrócić, bo to jest niemożliwe. Dziękuję. Nie, to muszę odpowiedzieć. W żadnej dziedzinie nie da się zawrócić i tu też nie chodzi o to, żeby zawracać, ale żeby dać możliwość tym, którzy zostali z tyłu, nobody left behind, mówimy jako jedną z głównej zasad tej reformy wspólnej polityki rolnej, żeby tym, którzy zostali w tym wyścigu albo z niego się wycofali już zupełnie, żeby mogli się do niego włączyć, ale na trochę innych zasadach. Za jaką cenę i za to zapłaci? No, to na co uchwaliliśmy 387 miliardów euro? Kto płaci za wtylanie rolników? No tak, ale... Nie, wspaniałej wizji. Nie, to są naprawdę fundusze, które mogą bardzo wiele zmienić w naszym rolnictwie. Ale na przykład, jeżeli gdzieś tam w jakimś planie strategicznym, nie powiem w jakim, widzę 600 milionów euro na inwestycje na rzecz modernizacji gospodarstw rolnych i przewidziane to jest na 2700 gospodarstw, to znaczy, że i jest bariera 25 tysięcy euro wartość ekonomiczna gospodarstwa, żeby gospodarstwo mogło przystąpić do tych programów. No to coś nie tak. No to znaczy, że jest postawienie na jakąś wąską grupę, na jakąś tylko elitę. Natomiast chodzi o to, to są fundusze, które powinny też wesprzeć tych mniejszych. No i wreszcie ja myślę, że ten pęd do agroekologii, pani Wioletta mówiła o tym i pani Dorota, i to są naprawdę, dzieje się coś na świecie. Ja miałem taką rozmowę na temat, wiele rozmów. Na przykład jak się prężnie rozwija popyt na żywność ekologiczną w Chinach. Ktoś ten popyt będzie zaspokajał. Skądś ta żywność tam będzie trafiać. To będzie ogromny atut eksportowy także. Dlaczego Polska ma w tym nie wziąć udziału? Spójrzmy choćby na Niemcy, doświadczony rolniczo kraj. Dlaczego oni stawiają na 30% agroekologii? Widzą w tym jakiś sens. Więc myślę, że tutaj Polska powinna bardzo mocno przemyśleć swój plan strategiczny i szukać tutaj szans z tymi małymi gospodarstwami. Tu jeszcze podam taki przykład, bo to jest też ciekawe z tą intensywnością produkcji. Ja sobie tak przeanalizowałem dane o wysokości nawożenia. Polska ma dość wysokie nawożenie chemiczne, inne wskaźniki są dość dobre, ale poziom nawożenia jest dość wysoki. I popatrzyłem, jak to wygląda w dwóch województwach. Jeden z najwyższych jest w województwie kujawsko-pomorskim, 170 kg NPK na hektar, a jeden z najniższych, czy w ogóle najniższy w podkarpackim, 85 kg. I potem popatrzyłem na plony. Zbóż,
rzepaku, buraków cukrowych i ziemniaków. We wszystkich tych pozycjach plony w podkarpackim są wyższe niż kujawsko-pomorskie, mimo dwukrotnie niższego nawożenia. No gleby też tego nie wytłumaczą, Podkarpacie to są górzyste tereny. Nie sądzę, żeby, nie znam dokładnie struktury glebowej, ale żeby to był atut Podkarpacia w stosunku do kujawsko-pomorskiego, ale do sprawdzenia to jest. Czyli to też nie jest tak, że jak ładujemy chemię, to mamy wyższe plony, a jak ją oszczędzamy, to mamy niższe. Zresztą są przykłady też inne. Niemcy dość wydatnie zmniejszyli nawożenie, a jednocześnie zwiększyli plony o kilka kwintali z hektara i zwiększyli produkcję roślinną w tym samym czasie. Porównywałem dane statystyczne, więc jakby wiele z, ten prosty taki przekaz, że musimy produkować coraz bardziej intensywnie, musimy dawać coraz więcej chemii, to będziemy mieli większą produkcję, on nie wytrzymuje konfrontacji z faktami, z różnego rodzaju danymi. Więc no ja myślę, że jakby zmierzając do jakiejś konkluzji, sądzę, że strategia od pola do stołu, dzisiaj już przełożona na język konkretnej legislacji, na reformę wspólnej polityki rolnej, reformę, której pełny obraz wyłoni się z planów strategicznych, to jest krok w dobrym kierunku i to nie jest krok wstecz, to nie jest zawracanie, nikt nie chce nigdzie zawracać. To jest stworzenie szans dla tych, którzy gdzieś tam zostają z tyłu, jak ten taki odczepiony wagon gdzieś, który został gdzieś na bocznym torze, żeby go podciągnąć i żeby on również mógł w tym wyścigu na trochę zmienionych regułach, na regułach, które, no tak jak tutaj, ja bardzo często cytuję tę wypowiedź świętego Jana Pawła II, który do rolników właśnie powiedział w 2000 roku z tej włoskiej organizacji Coldiretti, że człowiek nie może ulegać pokusie zysku za wszelką cenę kosztem natury, bo natura prędzej czy później zbuntuje się przeciwko człowiekowi. No i Włosi chyba dość tego posłuchali, bo bardzo mocno poszli w agroekologię i wcale źle na tym nie wychodzą. Więc ja myślę, że Polska też ma taką szansę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nowy wątek. Łapmy byka za rogi. To ja powiedziałam, nie znalazło się w pytaniu słuchowidza oczywiście. Panie komisarzu, przeczytam całość. Drodzy prelegenci, a co z nowymi technikami modyfikacji genetycznych, tak zwanymi nowymi GMO? Najbliższe 2 lata w zasadzie zadecydują o modelu rolnictwa w Unii Europejskiej. Na świecie idzie w kierunku GMO. Dlaczego o tym się nie mówi? Zakusy przemysłu biotechnologicznego idą w kierunku masowego wprowadzenia do upraw takich roślin. To ogromne zagrożenie dla bioróżnorodności. Dochodzi kwestia patentów. Już idą naciski w kierunku zablokowania znakowania, o którym wiemy, wolno GMO. Jakie szanse w takiej rzeczywistości będzie miało rolnictwo ekologiczne? Kto z Państwa pierwszy? No ja mogę tylko krótko powiedzieć, że no, nic się istotnego nie zmienia w polityce unijnej, jeśli chodzi o GMO. Podejście jest bardzo ostrożne. Unia Europejska no generalnie nie opiera swojego rolnictwa na GMO. I tyle. No nie ma tutaj jakichś tendencji do zmian, choć oczywiście presja z różnych stron jest, ja też sam ją obserwuję. Natomiast nie, rolnictwo europejskie nie będzie oparte na GMO. Pani Violetta Olejarczyk chciała? Tak, właśnie jestem. Ważne, żeby zadać sobie pytanie, kto wywołuje tą presję? Kto na tym skorzysta? Komu na tym zależy? I do kogo jest to skierowane? Czy do małych gospodarstw rolnych, które mogą wyżywić świat i robiły to i robią i są na to badania i zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe? Czy to jest skierowane do produkcji przemysłowej? Bo ja nie nazywam przemysłowej produkcji rolnictwem, bo rolnictwo zawiera w sobie to, że ja wytwarzam pożywienie, które kogoś żywi, nie niszcząc czyjegoś zdrowia i gleby. I podejrzewam, że właśnie takie nowinki, które wychodzą naprzeciwko nie potrzebom klienta, tylko czyich zysków, są skierowane właśnie do wielkich producentów przemysłowych, a nie do drobnych gospodarstw.
które zachowują nasiona, są oparte na wielowiekowej tradycji, otwarte na teraźniejsze wyniki badań i patrzą w przyszłość i się rozwijają, dostosowują się. Zresztą rolnictwo na tym polega, prawdziwe rolnictwo, na ciągłym dostosowywaniu się do warunków pogodowych, do potrzeb konsumenta, do swoich możliwości i ciągłym, permanentnym rozwoju. Na tym polega praca rolnika. Więc tutaj no, trzeba sobie odpowiedzieć na wiele pytań. Do kogo jest kierowana ta oferta i kto na tym się wzbogaci? Pani Doroto. Bardzo chętnie, ponieważ ten problem troszeczkę mnie martwi, bo z punktu widzenia prawa, po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z lipca 2018 roku stało się oczywiste dla wszystkich i nie wiem, o czym tu dyskutować z lobbystami przemysłu biotechnologicznego. Prawo jest prawem, litera prawa jest najważniejsza. Otóż nowe techniki hodowlane są uznane za GMO i w związku z tym ich stosowanie w rolnictwie i w produkcji żywności wymaga przebadania, dopuszczenia, znakowania i monitorowania. Jak słyszę o tym, że ma być ponownie dyskutowana zmiana dyrektywy 2001/18 pod kątem tego, żeby właśnie nie trzeba było znakować, no to po prostu mam nadzieję, że prawnicy w Brukseli będą tego pilnować, bo oczekiwanie większości konsumentów jest takie, że albo nie chcą GMO, a jeżeli, to ma być wyraźnie oznakowane, żeby była zapewniona możliwość wyboru. I pamiętajmy jeszcze o koegzystencji z innymi systemami uprawy, w tym rolnictwie ekologicznym, uprawy GMO czy nowego GMO roślin, no, powstały w wyniku nowych technik hodowlanych, nie mogą powodować zanieczyszczenia tradycyjnych upraw ekologicznych, nie mogą też powodować szkód w przyrodzie, ponieważ często to są szkody nieodwracalne. Gdyby się okazało, że te gatunki są gatunkami inwazyjnymi, bo może się tak okazać, takie przykłady już były w przeszłości, zanieczyszczenie na całym rynku światowym mlem Trifit, który w sposób niekontrolowany był sprzedawany, czy przepylenia z powodu kukurydzy GMO. Takich sytuacji nie może być w przyszłości, więc trzeba tu zachować w pełni zasady ostrożności, która jest podstawą stosowania czegokolwiek w Unii Europejskiej. Okej. Żeby jedno zdanie odnośnie poprzedniego punktu, ja mam nadzieję, że przedstawiciele resortu rolnictwa polskiego rządu słuchają tego i te cenne uwagi włożą do planu strategicznego, cenne uwagi pana komisarza, bo no, chciałbym, żeby to weszło w życie, tylko jakie są możliwości i szanse. Jeśli chodzi o problem drugi, spójrzmy na to, ile kto wydaje na żywność, kto kupuje jako żywność, jaką żywność kupują biedniejsi, czy stać ich na to, aby sięgnęli po tą żywność produkowaną w tych warunkach o pięknych, jak nam tutaj mówi pani Olejarczyk, piękne słowa, wspaniałe. Chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, żeby taka żywność była dostępna dla wszystkich. Tylko kto sobie na nie może pozwolić? Chodźmy tym wszystkim po ziemi. Kierunek wspaniały. Jestem w pełni za. Oczywiście, jeśli chodzi o problem GMO, to jest duże niebezpieczeństwo, że wielkie firmy chemiczne swoją aktywność przesuwają w obszar GMO i będą także oddziaływać na problem dostępu do różnych odmian, do nasion, co stanie się bardzo niebezpieczne. W związku z tym tu jest ogromna nadzieja w regulacjach, w ustawodawstwie, które będzie ograniczało tego typu możliwości ze szczebla europejskiego, ze szczebla Unii Europejskiej, ale też musimy brać pod uwagę ogromną siłę, jaka jest po stronie tych wielkich korporacji chemicznych. I no, Janusz, wiesz, że jeśli chodzi o białko w paszach, przecież ono w większości jest importowane z krajów, gdzie jest soja genetycznie modyfikowana. I oczywiście, no bo taka jest rzeczywistość. I myśmy też w Polsce zaniedbali przez wiele lat prace hodowlane nad naszymi odmianami roślin białkowych. Dopiero teraz do tego wracamy. Ale także Europa sięga po tamto białko, bo ono jest tańsze i bardziej daje lepsze efekty, jeśli chodzi o przyrosty, ekonomię. W związku z tym to jest to ogromne zderzenie i chciałbym, żeby te piękne nadzieje, piękne wizje się spełniały, tylko
To, co już powiedziałem, jesteśmy tu dzisiaj przy takim podziale, jeśli chodzi o ubóstwo, o podziale dochodów i tak dalej, i tak dalej. I no, bezpieczeństwo żywnościowe ma swoje nowe modi. Czy mogę do pana Siekierskiego, bo zostałam wywołana? Dwa zdania. Tak. Lotnych rzeczy. Może przyszłością jest, że będziemy jeść skromnie, a będziemy jeść wszyscy. Proszę spójrzmy, ile kosztowała żywność, ile wydawaliśmy na żywność 80 lat temu. To była w czyjejś pensji, to było 60 zazwyczaj procent czyichś zarobków. Teraz jest taka tendencja, że ma być tanio i dużo, promowanie marnowania żywności. Patrzmy na długi dystans, nie tylko na okres czyjejś kadencji, patrzmy długodystansowo na nasze życie przyszłych pokoleń, co się opłaca w takiej perspektywie. Okay, cena żywności, czym jest spowodowana ekologicznej? Czemu strumień pieniędzy płynie, by wspierać rolnictwo przemysłowe, konwencjonalne? Czemu tyle kosztuje rolnictwo ekologiczne? Bo nie ma wsparcia, nie ma dofinansowań. Pieniądze płyną gdzie indziej, które i tak płacimy za konwencjonalne, wspierając ich, potem za leczenie się i tak dalej, i tak dalej. Ja, jeśli wolno, przepraszam, tak bez uzgodnienia z panią redaktor. Do tego argumentu, o którym pan poseł Siekierski powiedział i pani Olejarczyk nawiązała, ten rynek na żywność ekologiczną, no rzeczywiście to jest tak, że średnia unijna jest, o ile pamiętam, 85 euro. Konsument wydaje na żywność ekologiczną. Są kraje, gdzie to jest powyżej 300 euro, Dania na przykład, czy Austria, i są kraje jak Polska, gdzie to jest 4 euro. No i teraz mówimy o różnicy w zamożności, ale to jest trochę tak jak w tej słynnej kupieckiej anegdocie, kiedy agenci handlowi firmy obuwniczej wyjechali do jakiegoś ciepłego kraju sprawdzić, czy tam jest rynek na buty, i jeden z nich raportuje: tutaj wszyscy chodzą boso, tu się nie sprzeda żadnych butów, a drugi raportuje: tutaj wszyscy chodzą boso, tu się sprzeda mnóstwo butów. Więc ja myślę, że nie jest bliżej do tego drugiego agenta, który widzi tutaj ogromną przestrzeń rynkową. Różnice w zamożności oczywiście są, pamiętamy o nich, ale gdyby tak wszyscy myśleli, że no w Polsce jest biedne społeczeństwo, to się tu nic nie sprzeda, to wszyscy dilerzy samochodowi musieliby zlikwidować swoje biznesy, wszyscy deweloperzy mieszkań, domów musieliby się stąd wynieść, sprzedawcy komputerów. Polska jest wielkim rynkiem praktycznie na wszystko i na żywność ekologiczną jak najbardziej, jeśli tylko będzie podaż tej żywności. Jak będzie większa podaż, to będzie niższa cena. To jest oczywiste. Jeżeli będzie system, to się nie zrobi od razu. To jest wielkie przedsięwzięcie wymagające tutaj koordynacji tych wysiłków, ale to jest ogromna przestrzeń do wypełnienia. Bardzo się cieszę, że pani Olejarczyk, praktyczka w tej dziedzinie, tak to widzi. Chciałbym, żeby tak było. Janusz, zwiększyła się skala ubóstwa. Tak. Czy mogę zabrać głos? Przepraszam, jestem tylko zwykłą prowadzącą, ale tu się uruchomił mój instynkt dziennikarski tego, jak prowadzę audycję. Myślę, że w Polsce jest bardzo dużo osób, których stać na produkty ekologiczne. Bardzo dużo. I potrzebna jest naprawdę wielka kampania, która mówi, dlaczego warto kupować te produkty, na czym polega ich wyższość i dlaczego one muszą być droższe. Myślę, że poziom niewiedzy także osób, których stać, a nie kupują, jest bardzo duży. I tu rzeczywiście jest duża szansa i bardzo duże możliwości. Mimo tego, co oczywiście, tak jak pan powiedział, pan poseł, to się z tym zgadzam. Dziękuję. Podzielam pogląd pani redaktor. W pani środowisku, w moim środowisku, waszym jest takie są możliwości, ale jak ja jadę w teren na swoją biedną kielecką wieś czy do widne środowiska, to takich możliwości A ja jadę na swoją bogatą śląską wieś i ludzie po prostu nie mają wiedzy. To jest bogata śląska wieś. Ich ludzi na to stać, żeby kupili na przykład jajka z takiego gospodarstwa. I nie mają wiedzy. Nie mają wiedzy. No, więc jak mówię, jest tak i tak, ale ten potencjał jest. Ja jestem też konsumentem żywności ekologicznej.
w Polsce systematycznym, ale z mojego pięknego miasta Rawy Mazowieckiej muszę po nią wjechać do Warszawy, bliżej jej nie ma. No więc to jest ten problem, że... Pana nie uda potrzebowania, Janusz. Oj, byłoby, gdyby tylko była podaż. Jak przyjedziesz z Brukseli. Proszę Państwa, temat inny. Jak Państwo widzą problem i możliwości przede wszystkim realizacji tego celu, jakim jest ograniczenie stosowania antybiotyków? Uda się? Tak, no są ambitne cele, żeby ograniczyć stosowanie antybiotyków i ja myślę, że głównym narzędziem to jest dobrostan zwierząt, czyli intensywne wspieranie praktyk rolniczych poprawiających dobrostan zwierząt. Tutaj można będzie osiągnąć najwięcej. Po prostu, no gdzie się używa antybiotyków? No w intensywnej hodowli, no ona zużywa antybiotyki. W wielkich fermach, no to co prawda zabronione jest używanie antybiotyków jako czynników wzrostu, ale to nadużywanie antybiotyków prewencyjne jest zjawiskiem, zresztą był raport NIK-u, który pokazał to w Polsce, ale mamy dane też z wielu innych krajów. To nie jest jakiś specjalny polski problem, nawet Polska nie jest jakimś liderem w zużywaniu antybiotyków. Intensywna hodowla to powoduje i to też konsumenci powinni tego być świadomi, bo to jest duży problem. Jeżeli spożywamy żywność pochodzącą z intensywnych hodowli, to ryzyko tej przedostania się antybiotyków do przyjmowania antybiotyków z żywnością wchodzi w rachubę. Więc dlatego żywność ekologiczna, żywność z krótkich łańcuchów dostaw, z niewielkiej, takiej zrównoważonej produkcji, to jest właśnie to, czego powinniśmy szukać na naszych, szukać i taką żywność sprowadzać na nasze stoły, dostarczać na nasze stoły. Ten problem antybiotyków, moim zdaniem kluczowym narzędziem jest dobrostan zwierząt i tutaj mamy ogromnie zwiększone możliwości działania. Ja się bardzo cieszę, że to traktuję w kategorii może jakiegoś nawet swojego osobistego osiągnięcia, że dobrostan zwierząt znalazł się jako ekoschemat postulowany w pierwszym filarze, możliwy do zastosowania przez państwa członkowskie, że inwestycje w dobrostan zwierząt są możliwe do sfinansowania z drugiego filaru, że to mogą być, Unia wydawała na dobrostan w poprzedniej perspektywie finansowej 1,5 miliarda euro, czyli 1,5% całego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Teraz ta kwota może być wielokrotnie wyższa i możemy naprawdę osiągnąć duży postęp w dobrostanie i wtedy też mniej trzeba będzie antybiotyków i to jest główna droga do poprawy sytuacji w tym zakresie. Pani Wioletta Olejarczyk. Ja tutaj widzę wiele ścieżek. Jedno, mówienie prawdy i nazywanie rzeczy po imieniu. Czym jest chów przemysłowy, gdzie tych antybiotyków się dużo używa? Z jakim cierpieniem się to wiąże? Jakie substancje potem przedostają się do organizmu człowieka i jaki mają wpływ? I potem jak wszyscy za to płacimy w służbie zdrowia, czy po prostu swoją jakością życia? Taka narracja, dostęp do tych informacji powinien być od szkoły, od przedszkola, od wszystkich instytucji, które się tym zajmują. To z jednej strony edukowanie i informowanie ludzi, edukowanie oczywiście rolników, z czym się to wiąże i nie naciskanie na wielkie fermy przemysłowe, które służą zbijaniu kapitału dla naprawdę niewielkiej części kosztem reszty społeczeństwa i dobrostanu zwierząt. Dziękuję. Ja mam takie konkretne pytanie. Czy sektor, już Panie Pośle, czy sektor hodowli przemysłowej będzie się zmniejszał? No bo to jest wszystko właśnie razem powiązane. Jeżeli on się będzie powiększał, no to trudno wyobrazić sobie, że te cele mogą być spełnione, bo hodowla przemysłowa to dotyczy i dobrostanu zwierząt, z tym się łączy kwestia antybiotyków. Kierunek, pytam się tu o kierunek, czy on się będzie zmniejszał? On się ostatnio zwiększał,
kosztem wymiatania, tak to powiem, małych hodowli. Mhm. Więc jeżeli stworzymy konkurencję dla tej intensywnej hodowli poprzez wspieranie małych gospodarstw z małymi zrównoważoną produkcją zwierzęcą, bo nawet nie musi być, nie chodzi o to, żeby no nie wiem, jakieś, no, zaraz usłyszę zarzut, że skansen, że zawracanie w przeszłość i tak dalej. Nie, ale jeśli stworzymy warunki do tej z jednej strony ekologicznej, z jednej strony zrównoważonej produkcji, czy takiej właśnie powiązania wielkości gospodarstw z wielkością hodowli, no to ta intensywna hodowla przestanie być właściwie jedyną opcją. No, będzie alternatywa dla niej. Więc w tym kierunku musimy stworzyć wysiłki. Zresztą ja tutaj, była dyskusja o tym chowie klatkowym i Unia Europejska tutaj no, realnie rozważa możliwość zakazu tej formy chowu, bo to jest metoda no, to bardzo już zupełnie przemysłowa, która no, spowodowała, mówiłem o tych danych, to nie tylko polski problem, znaczy w Polsce jeszcze bardziej to poszło, bo na przykład jak patrzymy na produkcję jaj, to w całej Europie jest chyba tym chowem klatkowym zajmuje się 3700 kurników i one mają połowę całej produkcji. W Polsce to jest 469 kurników i mają 80% całej produkcji. Ale są kraje, gdzie jest spory zakres produkcji ekologicznej właśnie, produkcji jaj, produkcji na wolnym wybiegu, no jakichś takich no godnych, jakichś etycznych warunkach, tak bym powiedział, prowadzonej. I też może taka hodowla funkcjonować, więc trzeba wspierać tę, trzeba jakby, żeby nie dopuścić do całkowitej zamiany rolnictwa w przemysł, trzeba wspierać mocno rolnictwo, które w tą stronę nie idzie, w stronę przemysłu, żeby ono mogło przetrwać ten wyścig z tym przemysłem. I wtedy ograniczymy też tę intensywność. Bo tu nie chodzi o to, żeby administracyjnymi zakazami, choć w skrajnych przypadkach tak, no, jeśli mowa o chowie klatkowym, to jest autentycznie rozważane. Komisja zadeklarowała gotowość pójścia w tym kierunku. Natomiast generalnie trzeba wspierać rozsądną, dobrą, zdrową alternatywę dla takiej produkcji. Pan poseł chciał? Mogę. Oczywiście jestem no, bardzo przeciwny i zaniepokojony, że dalej antybiotyki są stosowane w produkcji jako no, je przy chorobach, tylko także na rzecz wzrostu. A więc odpowiedzialność producentów, kontrola, jeśli chodzi o jakość surowca. Tu muszą być bezwzględne zasady. Dobrostan zwierząt też to musi... Prawdziwy polski rolnik dba o swoje zwierzęta. Tu oczywiście to jest i tu muszą być różnego rodzaju formy kontroli, dopuszczone. Jestem za takimi wysokimi rygorami w tym zakresie. Ale jednocześnie musimy także popatrzeć na, jeśli chodzi o ograniczanie skali produkcji, jak to jest w innych krajach, bo żebyśmy nie doprowadzili, że nasze rolnictwo będzie niekonkurencyjne. Jeśli Europa otwiera się także na towary z zewnątrz, bo podpisujemy umowy o wymianie handlowej z różnymi krajami Mercosuru, z Kanadą, z innymi, no to wtedy także musimy stawiać wymogi, aby importowane towary były też produkowane w oparciu o zasady, które obowiązują w Europie. Ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że zawsze było nam trudno i komisarzowi, i Komisji Rolnictwa te sprawy przepychać, bo przegrywaliśmy to z lobbym przemysłowym, ale jest to poważny problem. Wreszcie, jeśli chodzi o... czy będzie się zmniejszała skala produkcji przemysłowej. Ja myślę, że my jesteśmy na poziomie spożycia między innymi mięsa, które jest wystarczające, jeśli chodzi o średnią. Jeśli popatrzy na podejście do sposobu wyżywienia, do tego, jakie się preferuje produkty, to widzimy, że w młodym pokoleniu tu jest istotna różnica i sądzę, że no, będzie to ograniczanie poziomu spożycia mięsa, bo nie jest ono potrzebne na takim, jaki jest obecny.
obecne. Ale tu też, no, musimy się tu też pasować no, wymogi rynku światowego i europejskiego. No bo cóż z tego, że my zamkniemy u siebie produkcję klatkową, jeśli te klatki, jak ileś lat temu przed integracją z Europy były sprowadzane do Polski i myśmy je kupowali, później je likwidowali. Teraz od nas będą wyprowadzone na Ukrainę i tam będzie produkcja klatkowa, czy produkcja zwierząt futerkowych i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że no my możemy mieć czyste sumienie, ale przenosimy to zło produkcję w inne miejsce świata, Europy i to wpływa na klimat, na środowisko, na żywność i często my tę żywność z powrotem importujemy. Dziękuję. Ja jeszcze chcę przez moment zostać, zanim przeczytam pytanie, które padły ze strony widzów. Jeszcze przy kwestii tego dobrostanu zwierząt. Panie komisarzu, czy ja dożyję, albo inaczej, czy Komisji Europejskiej wystarczy determinacji, aby ostatecznie przez powolne, być może ograniczanie liczby czy dystansów, czy w końcu doczekam tego całkowitego zakazu transportu zwierząt na odległości duże? Komisja będzie dokonywała takiego przeglądu w 2022 czy 2023 roku, już nie pamiętam dokładnie, kiedy jest to planowane, być może nawet przyspieszymy to, regulacji dotyczących transportu zwierząt, oceny tych funkcjonowania tych transportów i niewykluczone są jakieś propozycje legislacyjne, żeby coś w transporcie zwierząt zmienić, ale ja bardziej wiążę nadzieję nie z administracyjnymi regułami, ale z tym, co nazywam ograniczeniem potrzeb transportowych. I tutaj dlatego te krótkie łańcuchy dostaw, te małe lokalne hodowle, małe lokalne przetwórnie, jeżeli to będzie wszystko blisko, nie trzeba będzie tych zwierząt wozić na jakieś gigantyczne odległości, tak jak to się teraz dzieje, no bo nawet w Polsce, no ile często jest wożone zwierzęta są do ubojni, setki kilometrów, bo w pobliżu nie ma żadnego zakładu, które by się tym zajął. Ja tutaj jeszcze ten aspekt związany z handlem międzynarodowym, tu może powtórzę taki argument, bo to też często pan poseł Siekierski tego dotknął. No będziemy mieli import, jeżeli tu podwyższymy standardy, zaleje nas import produktów z gorszymi standardami. Podawany jest przykład, no na przykład z wołowiną, no to Argentyna, Mercosur, będą dostawy. No ja powtórzę taki argument, no, który gdzieś tam na jakimś spotkaniu z rolnikami użyłem, że no po to, żeby tę wołowinę z Argentyny dostarczyć na nasz rynek, to trzeba najpierw tą krowę gdzieś tam na tym stepie argentyńskim złapać, dokonać uboju, zamrozić, przewieźć przez może 1000 kilometrów albo więcej do portu w Buenos Aires, załadować na statek, przewieźć przez cały ocean do Rotterdamu, przeładować ze statku na ciężarówki, rozwieźć po Europie. No, czy my nie jesteśmy w stanie stworzyć alternatywy, czy to musi być dostawa z 10 tysięcy mil morskich, czy to nie może być 10 kilometrów z gospodarstwa do jakiegoś zakładu przetwórczego i na pobliski rynek? No może być, może być. I tym właśnie tą lokalną produkcją, tym krótkim łańcuchem dostaw możemy naprawdę dać silną odpowiedź na te obawy, że nas zaleje import. No, myślę, że to nie ma siły, żeby taki daleki import był konkurencyjny w sytuacji, jeśli zorganizujemy odpowiednio krótki łańcuch dostaw. To jest moim zdaniem największa szansa. No a te standardy, oczywiście są takie obawy, pan poseł dotknął ważnej kwestii. My robimy bardzo wiele, żeby zbliżać te standardy. No niestety COVID spowodował, że nie cały ubiegły tydzień miałem spędzić w Genewie na rozmowach na konferencji ministerialnej Światowej Organizacji Handlu, gdzie mieliśmy rozmawiać o tych standardach. Jest coraz większe zrozumienie wśród naszych partnerów handlowych, że no, na europejskim rynku szanse mają tylko wtedy, kiedy sami we własnym dobrze pojętym interesie te standardy podniosą jako promocyjna wartość ich produktów. Więc
To, że zrównoważone rolnictwo jest, że rolnictwo powinno mieć charakter zrównoważony, to jest też coraz bardziej powszechna świadomość. W tym kierunku idą Amerykanie, w tym kierunku idą tacy partnerzy jak Australia, Nowa Zelandia, z którymi też negocjujemy porozumienia handlowe, ale również i gdzieś tam w Chinach czy w różnych rozmowach to się pojawia, że tak, no musimy mieć bardziej zrównoważone rolnictwo. Więc myślę, że te standardy, to jest długi proces. Unia Europejska jest wielkim eksporterem żywności, więc nie jest w interesie Unii Europejskiej tworzenie barier handlowych. To jest ta delikatna materia. 62 miliardy euro nadwyżki eksportu nad importem, więc jesteśmy ostrożni w negocjacjach handlowych. Chcemy uniknąć tworzenia barier, ale zbliżanie tych standardów to jest też jeden z celów strategii od pola do stołu, promowanie tych wyższych standardów produkcji żywności, uwzględnianie ich w handlu światowym. Dziękuję bardzo. Inny temat, pestycydy. Pytanie od naszego widza. Najpopularniejszy składnik glifosat, dosłownie pestycydów, dosłownie nas zalewa i jest wykorzystywany zarówno w rolnictwie, jak i w domowych ogródkach, parkach, zieleńcach, placach zabaw. Czy Polska powinna zagłosować przeciwko przedłużeniu licencji na jego stosowanie? Pytanie do Państwa. No ja myślę, że nie wiem, może Pani Metera będzie miała więcej jako rolnik ekologiczny do powiedzenia. Ostrożnie się wypowiadam w kwestii, które nie wchodzą bezpośrednio w zakres mojej... Czy pośrednio tak, oczywiście, ale o tym, jakie środki są dopuszczane, a jakie nie. No decydują po pierwsze inny komisarz ma to w swoim zakresie działania, ale też no, tutaj są jest oparcie się na badaniach naukowych, na ocenach szkodliwości tych, na analizach, ekspertyzach. Nie chcę tutaj zastępować tych, którzy w tej sprawie decydują. Komisarz do spraw rolnictwa nie decyduje, jakie środki są dopuszczone na rynku, a jakie nie. Pani Dorota Metera. Bardzo dziękuję. Nie udało mi się do poprzedniego tematu jeszcze dopowiedzieć jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie tutaj popieram w pełni, żeby nie zakazami, ale zachętami rolników namawiać do poprawy dobrostanu i temu na pewno był służył system znakowania żywności w odniesieniu do dobrostanu, który jest już w wielu krajach, w Niemczech, w Danii są różne systemy prywatne. Przyzwyczailiśmy się wszyscy do jajek z zerem, jedynką, dwójką i trójką i tych z trójką w Niemczech już nie można kupić w supermarketach, bo konsumenci niemieccy ich nie chcą, a tam też są rzesze ludzi, których nie stać na wysokiej jakości żywność. Niemniej dla tych, których stać, trzeba żywność z pochodzenia zwierzęcego z odniesieniem do dobrostanu umożliwić takie znakowanie i się rynek na pewno na to powoli rozwinie. Natomiast teraz przechodząc już do glifosatu, są alternatywy. Żyliśmy wszyscy kiedyś bez glifosatu i możemy przynajmniej go ograniczyć na początek, zastosować alternatywne metody uprawy. Dla mnie, przepraszam, to jest moje prywatne zdanie, jestem przeciwnikiem stosowania środków ochrony roślin, mocnej chemii, totalnych środków zabijających właściwie życie roślin, a co za tym idzie zwierząt w glebie, owadów, czego konsekwencją jest ograniczona liczba ptaków w krajobrazie rolniczym, czyli samo zło. Absolutnym skandalem jest tolerowanie glifosatu do desykacji roślin tuż przed zbiorem. Rzepak, zboża, ziemniaki, fasola są tuż przed zbiorem pryskane glifosatem po to, żeby roślina równomiernie zaschła i żeby ułatwić zbiór. Wszyscy o tym wiedzą. Jesienią jak jeździmy, to widzimy pola, które są czarne, zczerniałe gryki, która jest opyskiwana glifosatem, żeby było łatwiej zebrać gryka, ponieważ wiadomo, że gryka jakby nigdy nie kończy swojego okresu wegetacji, ona cały czas dojrzewają ziarniaki i roślina dalej kwitnie. Po prostu Polska powinna zagłosować przeciwko, ale żeby zrobić to w sposób nienatychmiastowy, to powinna zacząć stosować takie alternatywne rozwiązania ograniczające, jakie już wiele krajów wprowadziło. Po pierwsze, zakaz stosowania tego totalnego herbicydu w miejscach użyteczności publicznej. Pryskane są nim szpary w chodnikach, alejki w parkach, na cmentarzach, w obiektach sportowych. Potem wnosimy
to na swoich butach do swoich mieszkań. Potem chodzimy, dzieci chodzą, psy, koty chodzą po tym. Dla mnie to jest po prostu niewyobrażalne, jak można coś takiego tolerować. Pierwsza rzecz, zakaz przestrzeni publicznej. Druga rzecz, zakaz do desykacji. Trzecia rzecz, szukanie alternatyw do zastąpienia tego środka innymi metodami. Nie innymi pestycydami totalnymi, tylko innymi metodami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja, tu jest pytanie do pana komisarza z innego poziomu. Czy jest przewidziany plan B w wypadku, gdy którykolwiek kraj nie wypełni warunków stawianych przez Komisję Europejską? Chodzi tu o taką sytuację, że Komisja Europejska odrzuci krajowy plan strategiczny jakiegoś kraju. Tak, no to jest, te plany strategiczne będą analizowane. Gdzieś po pierwszym kwartale Komisja ogłosi swoje listy obserwacyjne, które wyślę do państw członkowskich, i tam będzie, jeśli plan będzie niewłaściwy, to czy będą do niego zastrzeżenia, nie będzie realizował celów wspólnej polityki rolnej, no to Komisja to wyrazi, będzie domagała się od państw członkowskich zmian w tym planie. Osobiście sądzę, że nie dojdzie aż do takiej sytuacji, żeby któryś z planów strategicznych miał być odrzucony, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że rozmowa z państwami członkowskimi nie będzie łatwa, ale tak, no, nieprzyjęcie planu strategicznego jest możliwe. I tutaj nie pytanie, ale komentarz. Tak, pan poseł? Chodzi tak, pierwsze oczywiście, jeśli chodzi o to przestrzeganie reżimu. Przestrzeganie reżimów, jeśli chodzi o terminy stosowania w ogóle środków chemicznych, różnych pestycydów. To, co było, że poza rolnictwem, one powinny być rzeczywiście w pełni zakazane, ograniczone. W rolnictwie powinny być też ograniczone i no, często nie ma świadomości szkodliwości. I tutaj znowu no, trzeba by apelować i stawiać pewne wymogi w stosunku do producentów. I także, no ale rolnicy mówią, dajcie nam inne środki. I tutaj jest oczekiwanie, że wielki przemysł chemiczny no, da pewne możliwości stosowania środków, które nie będą tak biologicznie szkodliwe, bo czymś musimy funkcjonować i te różne chwasty niszczyć. I jeśli chodzi o plany strategiczne, to oczywiście tylko pan komisarz dokładnie wie, że nie tylko twoja dyrekcja zatwierdza ten plan, ale zatwierdzają to różne dyrekcje, które, i z którymi opiniami też wy się musicie liczyć. Ja oczywiście no, biorę to pod uwagę, że często ten plan strategiczny jest efektem pewnej zgodności różnych służb w Unii Europejskiej. Tak, no to zatwierdza plan, będzie zatwierdzać komisja oczywiście i różne konsultacje wewnątrz komisji się będą odbywać. Dla mnie najważniejsze to będzie w tym planie to, żeby państwa członkowskie po pierwsze dobrze zidentyfikowały swoje potrzeby. Bo jaka w ogóle była idea tego, żeby to był krajowy plan strategiczny? No właśnie uznaliśmy, że mając wspólne cele polityki rolnej, wspólne dla całej Unii Europejskiej, nie możemy jednak do wszystkich krajów zastosować tych samych narzędzi, bo sytuacja jest bardzo różna, różne są potrzeby, różne struktura rolnictwa się zmienia, różny poziom jest tych wyzwań, mówiłem o tych różnych emisjach, ale to jest problem wymiany pokoleniowej, bardzo różnie wygląda w różnych państwach członkowskich i w związku z tym państwo powinno bardzo precyzyjnie pokazać, jakie problemy chce rozwiązać przy pomocy wspólnej polityki rolnej i przedstawić, przy pomocy których narzędzi z tego pudełka, z tego koszyka, który stawiamy na stole, co z niego wyjmą, żeby te swoje problemy rozwiązać. Ja sądzę, że dojdziemy do porozumienia z państwami członkowskimi i osiągniemy te cele, aczkolwiek no, choćby przy rolnictwie ekologicznym, to już widzę pole do pewnych trudności, obawę pewnych trudności. No, jak zachęcić państwa, które nie są jakieś specjalnie ambitne w tym zakresie? No,
pokazać chyba przede wszystkim, że jak się zagapicie, to inni was wyprzedzą i wygrają tę konkurencję. No wygrają. No tu zwłaszcza no adresuję to jednak do Polski, to, że tu ja oczekiwałem już może nawet nie jako komisarz, bo to o tym będę mówił później, ale jako obywatel Polski przecież, że w Polsce będzie bardzo silny ruch w stronę rolnictwa ekologicznego przy wykorzystaniu naturalnych predyspozycji polskiego rolnictwa w tym kierunku, naturalnych predyspozycji. No daj Boże, żeby to była ambitna propozycja. Zobaczymy, co będzie w planie strategicznym, który do końca roku powinien być przedłożony. Bardzo dziękuję za te pytania. Proszę Państwa, nasza debata powoli się kończy. Jeżeli mają jeszcze Państwo jakieś pytanie, to proszę szybciutko napisać, ponieważ za kilka minut kończymy. Ja tylko tutaj mam dwa komentarze. A propos tego, co powiedział Pan Komisarz, że w tych mniejszych gospodarstwach było procentowo mniej przypadków ASF. Ktoś napisał tak, chów otwarty ma podwójną bioasekurację. W żadnym z gospodarstw tego typu nie stwierdzono ASF, no ale oczywiście tam zwierzęta z uwagi na wysoki dobrostan mają znacznie lepszą odporność. No i tutaj było pytanie, a właśnie nie pytanie, tylko komentarz do tego, co powiedział pan poseł Czesław Siekierski a propos sformułowania polski rolnik dba o swoje zwierzęta. W transporcie 82% naruszeń związanych jest ze złym traktowaniem zwierząt. Pytanie do pani Wiolety Olejarczyk i do pani Doroty Metery. Jak najlepiej edukować dzieci i młodzież w pracy, nakładzie czasu, poświęcenia, nakładzie czasu, żeby rosły zdrowe warzywa i owoce? Może pytanie jest mało precyzyjne? No jest mało precyzyjne. Zdrowa żywność jest praco- i czasochłonna. Jak tego nauczyć przez doświadczenia? Raczej rozumiem, jak pokazać to, że warto wkładać więcej pracy. No tutaj kluczowa jest styczność. Wydaje mi się, że jeśli ktoś skosztuje prawdziwego pożywienia od rolników, no to jest już skazany na całe życie, że potem, no przyznam szczerze, czasem nie mam dostępu z różnych względów do zdrowego pożywienia, no i jem skromniej, bo nie jestem w stanie kupić czegoś, co wiem, że będzie jest okupione czymś wyzyskiem, i w jakiś sposób jest zatrute, więc styczność dzieci, ogrody społeczne, ogródki przyszkolne, jest odwiedziny gospodarstw ekologicznych, agroekologicznych, jest bardzo dużo możliwości. No, znam przykłady, że jeśli dziecko wcześniej nie lubiło rzodkiewki, a samo je posiało u rolnika i kilka razy przyjechało doglądać, to ono tą marchewkę zje ze smakiem i też nie wyrzuci jej do kosza. Bo to jest właśnie to, jeśli wiemy, na czym polega wytwarzanie pożywienia, mamy z nim relacje, to zmienia się po prostu. Jesteśmy w stanie zrezygnować z wielu rzeczy, żeby przeznaczyć swój czas i finanse na to pożywienie, bo wiemy, że to jest wtedy coś więcej niż żywienie tylko nas. Utrzymujemy wtedy społeczność, rolników, ziemię, zapewniamy czyste środowisko. Także doświadczenie i ręce w ziemi. Ziemia leczy, mikroorganizmy zapewniają nam szczęście. Oprócz tego jeszcze są programy pomocowe sfinansowane z funduszy krajowych albo unijnych, umożliwiające dofinansowanie żywności ekologicznej czy innego rodzaju żywności w szkołach i w stołówkach publicznych. No, teraz wiadomo, że jest problem, bo dzieci bardzo często nie chodzą do szkół, nawet zaplanowanie takich dostaw byłoby trudne, ale skoro kraje takie jak Włochy, Francja, Estonia, Łotwa wprowadzają żywność ekologiczną do szkół, nawet jeżeli to są jakieś jaskółki, to dlaczego tego w Polsce nie można zrobić? Tego nie rozumiem. Mieliśmy rok 2018, kiedy była totalna nadprodukcja jabłek, w tym ekologicznym, to było tak proste, żeby wtedy tanio kupić te jabłka i dać dzieciom do szkoły. No nic takiego nie nastąpiło, bo gdzieś jest jakiś problem formalny. I od tamtej pory minęło 3 lata,
W dalszym ciągu nic nie jest postanowione, a inicjatywa żywności ekologicznej w szkołach i przedszkolach zależy od poszczególnych dyrektorów szkół i przedszkoli, a nie od programu rządowego i bardzo tego żałuję. Natomiast jeszcze jedną rzecz, tutaj całe swoje życie zawodowe walczę z pojęciem zdrowa żywność, uważam go za nieco bałamutne i obiecujące coś, co tak jak już to zostało powiedziane, cała żywność, która jest na rynku powinna być dobra dla zdrowia, to czasem nie jest, a cieszę się, że jest jeszcze rozporządzenie 1924 z 2006 roku, mówiące dokładnie, kiedy można odnosić znakowanie żywności do zdrowia i tego się będę trzymać. Żywność cała powinna być dobra dla zdrowia i nie ma zdrowej żywności. Jest żywność ekologiczna, regionalna, tradycyjna i różna inna. Natomiast oczywiście ona jej wymaga troszkę więcej pracy i czasu, ale może warto tą pracę i czas włożyć, żeby mieć lepszej jakości produkty, bo klient czeka na nie. I znajdzie się taki klient, który te wysokiej jakości produkty chce kupić albo z tym dobrostanem ekstra, albo z ograniczeniem środków ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym. Tacy klienci są. Ich stać na te drogie samochody i drogie komputery to na drogie ciuchy, tej na żywności też nie powinni oszczędzać. Bardzo się cieszę, że Pani to powiedziała, bo właśnie ostatnie, jedno z ostatnich pytań to było pytanie, co to właściwie znaczy zdrowa żywność. Proszę Państwa, widzę, że Pan poseł się zgłaszał, ale ja chcę powiedzieć jedną rzecz tylko. Nasz czas dobiega końca i proponuję, by każdy z Państwa miał przynajmniej 2-3 minuty na to, by no, odnieść się zarówno do tytułu tej debaty, jakby ewentualnie powiedzieć coś, na czym mu zależało, aby poszedł przekaz w świat. No to zacznijmy od Pana posła. No to trochę nie miałem czasu wcześniej. Pierwsze, jeśli chodzi o transport zwierząt, za to nie odpowiadają rolnicy, panie redaktor. Po drugie, jeśli chodzi, ja się zgadzam w pełni, że wyżywienie decyduje o zdrowiu. I to jest główny wyznacznik i kierunek naszych działań. I oczywiście kierunek biologizacji rolnictwa, ograniczenia środków chemicznych, nawozów i tak dalej jest słuszny i to trzeba czynić, ale jednocześnie patrzeć na rzeczywistość, w jakiej jesteśmy, bo nie da się pewnych procesów zbytnio przyspieszyć czy odwrócić, o czym już mówiłem. Jeśli chodzi o problemy marnotrawstwa żywności, my marnujemy żywności około 30%, a jednocześnie gdzieś 800 milionów, a więc co dziesiąty mieszkaniec kuli ziemskiej cierpi na pewno w jakimś zakresie na niedożywienie. Wreszcie, jeśli chodzi o mniejsze gospodarstwa. Ja byłem autorem raportu. Ja jestem bardzo dużym zwolennikiem. Chciałbym wszystko zrobić, żeby... Tylko muszą być realne możliwości. Wiem, jaka jest sytuacja, jaka jest konkurencja, jakie są warunki, problem dochodowości, utrzymania się rodziny z tego małego gospodarstwa. Problem oczywiście, jak te produkty ekologiczne, czy no one wszystkie muszą być wypełniać jakościowe standardy. Jak, kogo na nie stać? Bo to nie jest tak, że oczywiście rynek jest na szczęście coraz większy. Ja się z tego cieszę. I myślę, że także producenci to już zaczynają czuć, ale także potrzeba pewnego klimatu i jeśli chodzi o rząd. I dobrze, że ja się cieszę, że takie ma poglądy pan komisarz. Mów swoim kolegom z rządu o tym, żeby tak to realizowali. Będziemy ich w tym zakresie popierać, ja przynajmniej tak. Chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, że ja w tym wszystkim, Janusz, przecież uczestniczyłem i wiesz, że jak bliskie mi są te sprawy rolnictwa, konkurencyjności i tak dalej, biologizacji, ale no, my żyjemy w tym miejscu i wiemy, jaką mamy sytuację i konkurencyjność w Europie i poza Europą i to wszystko musimy uwzględniać. Bardzo dziękuję. Może pani Wioletta Olejarczyk? Tak. To ja deklaruję napisanie wiersza o agroekologii dla pana Siekierskiego, bo tutaj były piękne słowa, piękne słowa. Piękne słowa, można według nich żyć i to jest moją codziennością i wielu, wielu osób bardzo mi bliskich. A już tak w temacie to mówiliśmy o bezpieczeństwie żywnościowym i praktyka pokazuje, że suwerenność żywnościową jesteśmy w stanie zapewnić sobie lokalnie i agroekologicznie. I no, też polecam książkę Sitopia. Też o tym mówi, jak jedzenie może ocalić świat. Jest to możliwe, pokazuje to praktyka, pokazuje to historia, pokazuje to nauka.
Chciałam też odnieść się do glifosatu i no właśnie tego nazywaniu rzeczy po imieniu. Coś jest trucizną i grykę można uprawiać bez glifosatu. Uprawiałam grykę, dosuszałam ją, przerzucając ją łopatą. Jest to możliwe, jest różnica w jakości, w smaku i nie trzeba zastępować tego innym opryskiem. Jest to możliwe, po prostu mówmy prawdę, jest taka uprawa możliwa, bez żadnego problemu i z wielką przyjemnością. Jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne, to co mnie boli, że rolnicy ekologiczni, oni muszą udowadniać swoją ekologiczność, no i też idą wielkie nakłady finansowe na wszystkie badania. Czemu produkcja konwencjonalna nie musi tego udowadniać, jak bardzo jest szkodliwa? Gdzie kładziemy akcent? Czyli dobry musi udowadniać, że jest dobry. Co z tym zrobimy? Co do przyszłości, jestem optymistką, bo widzę wśród konsumentów ogromne potrzeby, ogromny głód wiedzy. Do rolników nie wiem, czy potrzebują wsparcia. Nie przeszkadzajmy im. Nie przeszkadzajmy im, bo czemu, jak pan Wojciechowski mówił, że oni gdzieś są z tyłu, gdzieś zostali zapomniani. Po prostu były działania, które zapewniły im taką pozycję przegraną. Więc tutaj na równych warunkach, bez przywilejów, sobie poradzą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Dorota Metera. Przede wszystkim chciałabym wrócić do tytułu naszej debaty, jaką żywność chcemy mieć na swoim talerzu. Ja bym chciała mieć jak najwięcej żywności ekologicznej, działam w tej branży od wielu lat, ale wszystkim konsumentom radziłabym przy jedzeniu zastanowić się nad tym, w jaki sposób ta żywność była wyprodukowana. Jeżeli sobie wyobrazimy, jakim kosztem społecznym, środowiskowym i jakimi nakładami na nawozy i środki ochrony roślin, jakie środki ochrony roślin była ta żywność wyprodukowana, to może inaczej będziemy postępować przy wyborach konsumenckich i ten najtańszy kurczak nie będzie naszym priorytetem w wyborze, tylko coś lepszej trochę jakości. I cieszę się, że wspólna polityka rolna pokazuje ten kierunek lepszej jakości. Mam nadzieję, że powoli będzie się to zmieniać. Już długo jestem w branży i dobre zmiany obserwuję, także mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Tylko to wymaga finansowania. No i wobec tego... Przeznaczonego finansowania, bo finansowanie to jest, ale nie zawsze ono idzie w dobrą stronę, więc tu trzeba poprawić trochę. Panie komisarzu. Jedno zdanie w tej bliskiej mojemu sercu bardzo sprawie dobrostanu zwierząt. Kiedy w Trybunale Obrachunkowym zainspirowałem, czy wprowadziłem do programu kontrolę dobrostanu zwierząt, to ona objęła kilka krajów, w tym Polskę, kontrolerzy Trybunału usłyszeli od przedstawicieli polskich władz na pytanie, dlaczego w Polsce nie zostało wprowadzone działanie, wsparcie dla dobrostanu zwierząt, bo rolnicy nie są tym zainteresowani. Taka padła odpowiedź. No ale jednak pod wpływem wniosków tej kontroli, kiedy wprowadzony został dobrostan zwierząt jako propozycja dla rolników, okazało się, że są bardzo zainteresowani i program stał się jednym z flagowych. Nawet powiedziałbym, że może być pewnym wzorem dla innych krajów. Dobrostan zwierząt, zwłaszcza do hodowców bydła. Ze świńmi jest trochę problem z uwagi na ASF, ale są możliwości rozwijania tego programu. I potwierdzam słowa pana posła Siekierskiego, tak, rolnicy są zainteresowani dobrostanem. To jest w interesie rolników. Bardziej etyczne rolnictwo leży w interesie rolników. Zdecydowanie tak. I to jest pole do wypełnienia. I teraz tu też chcę, Czesław, wyrazić ci szacunek, bo wspomniałeś o tym raporcie dotyczącym małych gospodarstw. Bardzo dobry raport, wielokrotnie z niego korzystałem w różnych, przywołując jego tezy jako poparcie właśnie tego, co w tej chwili w komisji robimy na rzecz małych gospodarstw. Tam było bardzo wiele trafnych i celnych spostrzeżeń. Jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne, mamy dobry, moim zdaniem, plan rozwoju rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej. Uważam to za jakiś swój skromny sukces, że ten plan udało się przygotować. 23 konkretne, bardzo konkretne działania w różnych obszarach wskazane jako rekomendowane dla państw członkowskich. Rozwijanie rolnictwa ekologicznego, przetwórstwa,
promocja, kształtowanie rynku, to trzeba wypełnić konkretną treścią w państwach członkowskich. I wreszcie już kończąc pytanie, jaka żywność powinna być na naszych stołach? Ja myślę, że powinna to być żywność, która pochodzi z takiego systemu produkcji żywności, w którym rolnictwo nie jest traktowane jak przemysł, ziemia nie jest traktowana jak fabryka, a zwierzęta nie są traktowane jak maszyny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. I na koniec jeszcze chcę przekazać głos panu Pawłowi Marczakowi, przedstawicielowi organizatorów. Czy słyszy nas pan? Pan Paweł chciałby jeszcze powiedzieć kilka słów. Halo, słyszy nas pan? Jest pan z nami? Niestety widzimy go, ale niestety chyba on nas nie widzi. No więc ja wobec tego chcę w jego imieniu Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za ten czas. No i do następnych spotkań. Jednym słowem dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Był pełny. Dziękuję.